Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie. Otwieram 42. sesję Rady Miejskiej w Gołdapi. Ustawowy skład liczbowy Rady Miejskiej wynosi 15 osób. Stwierdzam, że w chwili obecnej w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejsze posiedzenie jest zorganizowane w trybie hybrydowym, tak więc część radnych jest na miejscu, część za pośrednictwem łączy internetowych. Witam serdecznie panie i panów radnych. Witam panią sekretarz Annę Rawińs, panią skarbnik Edytę Białek. Witam serdecznie kierowników jednostek organizacyjnych. Widzę panie dyrektorki z biblioteki naszej, z ośrodka pomocy społecznej, z domu kultury. Witam pana kierownika Duchnowskiego, panią Anetę Mielczarek. Witam obsługujących Radę Miejską, panią Katarzynę Krusznic i pana informatyka Piotra Mietlińskiego. Witam serdecznie portale internetowe, za pośrednictwem których możemy śledzić nasze obrady, jak również oglądać w terminie późniejszym. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Witam szczególnie przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Noblistów Polskich. Pani wychowawczyni przyszła z trojgiem uczniów. Dziewczynki są z klasy 5, a chłopak jest z klasy 2. Zapraszam tutaj was na środek. Widzimy, że zostaliśmy obdarowani jakimś ładnym jesiennym prezentem, ale myślę, że wytłumaczycie, co to jest. Za chwileczkę. Również pani, tak, prosimy. Wiem, że tutaj... Ja przepraszam, ja dam do mikrofon, dobrze? Dzień dobry, nazywam się Urszula Gudziecka, jestem pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi i przynieśliśmy dla państwa taki skromny upominek od nas wszystkich i tutaj nasz uczeń, najmłodszy w sumie prawie, Nikodem Rejkowicz, chciałby złożyć życzenia państwu i tutaj zaraz przeczyta. Proszę bardzo, Nikodem. Szkole Podstawowej nr 5 imienia Noblistów Polskich w Gołdapi w piątek odbył się 4. piknik rodzinny pożegnanie lata. Tradycją jest, że odbywa się wtedy konkurs na najpiękniejszy jesienny bukiet. Aby umilić Państwu pracę, przekazujemy jeden z tych bukietów z serdecznymi pozdrowieniami. Dziękujemy bardzo, brawo. Jest nam bardzo miło. Myślę, że ten piękny bukiet kwiatów jesiennych będzie towarzyszył nam dzisiaj podczas dzisiejszej sesji. Jeśli mogę jeszcze was poprosić o postawienie tutaj może przed stołem, dobrze, w środku bym prosił, żeby on był dobrze widoczny, bo o, zaraz pani wychowawczyni pokaże gdzie. My chcemy wam również podziękować w formie tutaj drobnych cukierków, żebyście sobie wzięli. O, czujemy się prawie jak na dożynkach. O, tu jeśli można na podłogę, dobrze, bo to wtedy nie będzie zasłaniało. O, super. Jeszcze troszeczkę. O, także dziękujemy serdecznie. Proszę pozdrowić całą kadrę pedagogiczną i podziękować pani dyrektor za ten piękny prezent. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Jak zwykle chcę spełnić obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Nasze posiedzenie jest nagrywane, przetwarzane, będzie dostępne również na stronie internetowej informacji Biuletynu Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi na kanale e-sesja TV. Przechodzimy. Drugiego, przedstawienie porządku posiedzenia. Pozwolę sobie usiąść i spytam, czy ktoś z państwa radnych chce wprowadzić zmiany porządku dzisiejszego posiedzenia.
panie przewodniczący, jeśli można. Bardzo proszę. Dziękuję. Dobry państwu. Proszę państwa, wczoraj otrzymaliśmy od pani starosty pismo do burmistrza i do radnych Rady Miejskiej z prośbą o wsparcie i o podjęcie jakichś decyzji bądź kroków w celu wsparcia oddziału dziecięcego spółki Gold Medica. Także ja, panie przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek o rozszerzenie sesji Rady Miejskiej, żeby kilka minut poświęcić temu zagadnieniu, ponieważ dotyczy to przede wszystkim mieszkańców gminy Gołdap, których jest około 20 tysięcy, więc powinniśmy zastanowić się, czy w przyszłości podejmiemy takie kroki, ale ponieważ sytuacja jest już bardzo napięta i już dochodzi do tego, że są zakusy zamknięcia tego oddziału, więc uważam, że nawet podjęcie jakichś rozmów w naszym gronie powinno mieć miejsce już teraz, dzisiaj. Także widzę to ewentualnie w punkcie 8, podpunkt bodajże chyba 8 czy 9 sesji Rady Miejskiej, czyli przed wolnymi wnioskami, żeby taki punkt ująć w porządku dzisiejszego posiedzenia. Ja proponuję, żeby ten punkt, czy omówienie na wniosek pana radnego, żeby to znalazło się w punkcie 11, wolne wnioski, bo jest nas, nie jesteśmy wszyscy, wszelkie inicjatywy czy pociągnięcia finansowe odnośnie budżetu tegorocznego nie mogą zapaść bez decyzji burmistrza, bez organu wykonawczego, tak mówi prawo. Wydaje mi się, że jeśli mamy rozmawiać, to na pewno nie przez kilka czy kilkanaście minut, to wymaga odpowiedniego potraktowania, ale myślę, że zasygnalizować ten problem możemy w wolnych wnioskach, jeśli pan pozwoli. Taka jest moja propozycja. Dobrze, dziękuję bardzo. Również mam kłopot z punktem 4, sprawozdanie burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym, z uwagi na to, że pan burmistrz luto się usprawiedliwiał, że jest na spotkaniu Komisji Rady Powiatu, która właśnie miała zająć się problemem szpitala. Stąd uważam, że jest usprawiedliwiona nieobecność tutaj pana burmistrza, chyba że jeszcze wróci. Z tego co wiem, pani zastępca burmistrza Joanna Łanowska jest w delegacji służbowej, także sądzę, że może ten punkt niech pozostanie. Być może pan burmistrz wróci do tego czasu, jeśli nie, no to wiadomo, że będzie on bezprzedmiotowy. Ponadto chciałbym poinformować, że wczoraj do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo pana Andrzeja Tobolskiego, wniosek o członkostwo w Komisji Budżetowej Rewizyjnej i skarg wniosków petycji. Dlatego poddam pod głosowanie, czy są państwo za rozszerzeniem porządku dzisiejszego posiedzenia o punkty, które by mówiły o rozszerzeniu komisji lub głosowaniu na temat wprowadzenia radnego do jako członka tych trzech komisji, których wymieniłem. To poddam pod głosowanie, czy państwo radni są za, przeciw, czy wstrzymują się od głosu. Myślę, że to zrobimy w tej chwili. Pani Katarzyna przygotowuje pytanie dla nas, nad którym przegłosujemy. Jeśli będzie pozytywna opinia Rady, to będą przedłożone stosowne projekty uchwał. Panie przewodniczący, czy ja w tym jeszcze mogę jedno zdanie? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, ponieważ prawdopodobnie radna Monika Wałejko rezygnuje z udziału w komisji, w jednej z komisji, to więc jakby stwarza się szansa, żeby nie rozszerzać już składu ilościowego, żebym został członkiem tej komisji skarg, wniosków i petycji. Dziękuję. Dziękuję, rozumiem. Czy pan wycofuje wniosek, który złożył pisemnie, czy nie? Jest aktualny, z tym, że tylko da poparcie tego, że jest wakujące już jest jedno stanowisko w komisji, więc to chyba powinno ułatwić radnym podjęcie decyzji, żeby mnie jednak usytuować. Taki punkt znajduje się w dzisiejszym posiedzeniu w podpunktach, w podpunkcie 8 w zasadzie, jeśli chodzi o członkostwo w komisji rewizyjnej, także będziemy jeszcze procedować komisję rewizyjną, mówiąc w skrócie.
trzy komisje, tak, tutaj. Zgodnie z wnioskiem Komisja do Spraw Budżetu, Komisja Rewizyjna oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Taki był wniosek pana radnego. Przepraszam, panie przewodniczący, Mariusz Mioduszewski. Czy ja mogę dwa słowa? Tak, tak, bardzo proszę, pan przewodniczący Mioduszewski. Ja przepraszam bardzo, ale ja dopiero dołączyłem, bo miałem kłopoty z połączeniem się i chcę prosić pana, żeby pan mi wyjaśnił, nad czym mam teraz głosować. Wczoraj wpłynął wniosek pana radnego Tobolskiego o członkostwo w komisjach budżetowej, rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji. I za chwilę będziemy głosować, czy Rada jest za przychyleniem się do wniosku radnego, czy nie. Jeśli wniosek uzyska opinię pozytywną, przedłożę później kolejne projekty uchwał z tym związane. Dziękuję bardzo, rozumiem. Bardzo proszę. Tak, także... Będziemy za chwileczkę głosować nad wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia poprzez poddanie pod głosowanie projektów uchwał dotyczących złożonego wniosku radnego, to jest członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Kto jest za rozszerzeniem dzisiejszego porządku posiedzenia o te punkty, bardzo proszę o głosowanie. Stosowne głosowanie, w zależności od tego. Wniosek nie uzyskał akceptacji, gdyż 5 radnych głosowało za, 7 było przeciw wprowadzeniu tego do porządku obrad, 2 wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Następnie spytam państwa, czy są inne propozycje zmiany porządku dzisiejszego posiedzenia. Skoro nie, będziemy procedować na dzisiejszej sesji porządek przesłany państwu tydzień temu. Przechodzę do punktu 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 28 sierpnia tego roku oraz 31 sierpnia tego roku. Od razu napomknę, że zgodnie z procedurą pani radna Janina Pietrewicz przesłała jedną poprawkę do protokołu z dnia 28 sierpnia, czyli z sesji uroczystej. Mianowicie zauważyła błąd, że w punkcie 5 tego protokołu zamiast nazwiska pana Jacka Morzego znalazło się nazwisko pana Mariana Podziewskiego. Był to po prostu powielony błąd z poprzedniego zdania. Stąd autopoprawka do tego protokołu byłaby taka, że w punkcie 5 w przedostatnim zdaniu zamiast nazwiska pana Mariana Podziewskiego powinno znaleźć się nazwisko pana Jacka Morzego. Może czytam całe zdanie po tej zmianie. Przewodniczący Rady Miejskiej pan Wojciech Hołduński poprosił pana Jacka Morzego o zabranie głosu. Tylko ta pomyłka. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? W zasadzie nie wpłynęły inne uwagi do wczoraj, ale może spytam dla porządku do protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia bieżącego roku. Panie Przewodniczący, jeśli bardzo można. Proszę, pan radny Tobolski. Oczywiście byłem obecny podczas tej uroczystej sesji Rady Miejskiej, która tu się odbyła w Domu Kultury i złożyłem zapytanie do pana burmistrza oraz do pani senator Kopiczko, jakie to strategiczne i ogromne inwestycje przygotowuje i zamierza realizować w najbliższym czasie pan burmistrz i gmina Gołdap wraz z radnymi. Ja jako radny Rady Miejskiej nie wiem nic o jakichś strategicznych wielkich inwestycjach, o których mówiła pani Kopiczko i nie uzyskałem odpowiedzi ani od burmistrza, ani od pani senator.
więc mam takie wątpliwości. Prawdopodobnie będę głosował przeciwko temu protokołowi, ponieważ nie ma uzasadnienia dla takich słów, które padają publicznie, obiecują coś, a nie ma za tym, nie idą za tym żadne kroki prawne, bo ja jako radny nic nie wiem, chyba że państwo obradowaliście bez mojej obecności i coś żeście uchwalili, jakieś gigantyczne, strategiczne inwestycje w najbliższym czasie. Dziękuję. Dziękuję, ale z tego co wiem, to takie zapisy nie istnieją w tym protokole, bo nie muszą zresztą być zawarte, to nie jest scenogram posiedzenia, ale tym niemniej oczywiście rozumiem pana uwagę. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos jeszcze na temat protokołu zarówno jednego czy drugiego, czyli z 28 czy z 31 sierpnia bieżącego roku? Nie widzę, nie słyszę, dlatego poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji numer 40 z dnia 28 sierpnia bieżącego roku. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym się, bo nadmieniam, że w tej chwili w sesji uczestniczy 14 radnych. Po krótkim czasie dołączył do nas wcześniej zabierający głos pan przewodniczący Marian Mioduszewski, którego również oczywiście serdecznie witam. Dziękuję bardzo za głosowanie. To samo protokół z sesji 41 z dnia 31 sierpnia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Dziękuję bardzo. Tym samym przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym. Siłą rzeczy nie ma pana burmistrza, pani zastępcy. Uważam, że ich nieobecność w tym momencie jest usprawiedliwiona. Gdyby pan burmistrz do nas dołączył, to myślę, że wrócimy do tego punktu. Taka jest moja propozycja. No jeśli nie, to po prostu jego nie będzie omawiany. Tak to bym widział. Dlatego przejdźmy do punktu 5. Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Jeśli chodzi o pracę od ostatniej sesji, czyli od 31 sierpnia, 4 września uczestniczyłem z paniami radnymi, panią Zofią Syperek i Janiną Pietrewicz w Narodowym Czytaniu. Jest to projekt prezydencki zapoczątkowany przez prezydenta Komorowskiego. Co roku osoby znane w społeczności czytają różne utwory. W tym roku kolej przyszła na sztukę Gabrieli Zapolskiej, Moralność pani Durskiej. Ta sztuka była przedstawiona przed gmachem biblioteki w ładnej scenerii. My byliśmy jako reprezentanci rady, jako widzowie i cała sztuka została odczytana, za co bardzo dziękuję wszystkim organizatorom, czyli Bibliotece Publicznej, Bibliotece Klubu 15 Pułku Przeciwlotniczego, Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej oraz Domu Kultury. Są panie dyrektor, także serdeczne podziękowania. 11 września w Kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła odbył się koncert organowy w ramach drugiej edycji Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Co ważne, kierownikiem artystycznym tego festiwalu jest Gołda Pianka, mieszkająca obecnie w Gdańsku, pani Anna Ścibisz-Osińska. Organizatorem był również Dom Kultury. Radę reprezentował tutaj pan przewodniczący Józef Wawrzyn. 20 września, 18 konkurs Najpiękniejszy Balkon i Ogród. Uroczystość odbyła się w sali Domu Kultury. Jak co roku od lat 18 obecność moja i oczywiście także z racji pełnionych funkcji w spółdzielni mieszkaniowej radnych pana Wawrzyna i pana Janczuka. 24 września miła uroczystość, uczestniczyłem w pasowaniu uczniów klasy pierwszej A i pierwszej B w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Józefa
Piłsudskiego, 24 lub 6, jak dobrze pamiętam, dzieci przystąpiło do klas pierwszych w tej szkole. 24 września bardzo duża uroczystość na placu Zwycięstwa, centralne obchody święta Wojsk Ochrony Przeciwlotniczej. Tylko poinformuję, o czym zresztą Państwo na pewno wiecie, że gmina Gołdap otrzymała wyróżnienie medal za zasługi dla ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej przyznanym przez Fundację na Rzecz Historii i Tradycji Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Jest to Fundacja Warszawska. Jeśli chodzi o pracę komisji, komisje spotykały się kilkakrotnie i tak odbyły się dwa wspólne posiedzenia wszystkich komisji w dniu 7 września i 20 września. Pierwsze posiedzenie było poświęcone głównie zapoznaniu się z informacją dotyczącą określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gminy Gołdap oraz informacji o stanie zasobów mieszkaniowego naszej gminy. Jeśli chodzi o posiedzenie z dnia 20 września, generalnie były omawiane projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Oprócz tego Komisja do Spraw Budżetu wspólnie z Komisją do Spraw Zdrowia, pomyliłem tu, zapoznała się z informacją dotyczącą określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości, informacją o stanie zasobu mieszkaniowego. Natomiast sama wspólna komisja była poświęcona regulaminowi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Oprócz tego Komisja do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich podsumowała objazd świetlic i dróg gminnych i zaproponowała pewne propozycje do budżetu gminy na rok przyszły. Tym samym zagadnieniem zajęła się Komisja do Spraw Budżetu w dniu 15 września. Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła się petycją z dnia 13 sierpnia oraz Komisja Rewizyjna Kontrolę zamówień publicznych w roku ubiegłym. Jeszcze jedno, odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komisji do Spraw Zdrowia. Komisje zajęły się informacją z wykonania gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz informacją na temat funkcjonowania cmentarzy komunalnych. Wypracowały również swoje wnioski do budżetu gminy na rok 2022. Jak Państwo widzicie, tych spotkań dosyć było sporo. Wrzesień okres już powakacyjny, także sądzę, że do końca roku tych spotkań będzie naprawdę dużo, bo niedługo zaczniemy procedowanie nad budżetem, nad podatkami i wieloma innymi sprawami. Oprócz tego pan Tobolski tutaj kolejny temat sugeruje, także pewnie też to będzie spotkaniem, tematem spotkania radnych. Ja bym miał tyle w tym punkcie, chyba ktoś z Państwa chyba chce dodać, ewentualnie uzupełnić moją informację. Rozumiem, że nie widzę, nie słyszę takich głosów, dlatego przechodzę do punktu 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku. Głos oddaje pani skarbnik Edycie Białek. Dzień dobry, szanowni państwo. Burmistrz Gołdapi w ustawowym terminie przedłożył informację Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gołdap za pierwsze półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołdap i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Tak jak wspomniałam wcześniej, zostało to przedłożone Państwu w ustawowym terminie, czyli do końca sierpnia bieżącego roku. Informacja jest stworzona w formie tabel oraz w części opisowej. Także dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej uchwale z dnia 15 września pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez burmistrza Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku. Temat ten był poruszany oczywiście na komisjach. Kto chciał, mógł się wypowiedzieć, mógł zapytać. Nie będziemy głosować tej informacji z uwagi na to, że jest tylko informacja przedkładana zgodnie z prawem Radzie. Z kolei
głosujemy wykonanie budżetu, ale nie za pół roku, a za cały rok, co oczywiście ma miejsce razem z absolutorium za rok ubiegły. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej informacji? Skoro nie, proponuję przejść do punktu 7 dotyczącego rozporządzenia, rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach. Pierwsze dwie dotyczą spraw budżetowych, jak zwykle tradycyjnie, czyli zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołdap na lata 2021-2036 oraz wprowadzenia zmian do budżetu gminy w tym roku. Ponownie oddaję głos pani skarbnik. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w projekcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołdap na lata 2021-2036 oraz w projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gołdap w bieżącym roku z uwzględnieniem autopoprawki z dnia wczorajszego, którą Państwo otrzymaliście od Biura Rady. Autopoprawka uwzględnia jedną zmianę, znaczy w rozdziale drogi wewnętrzne na wniosek kierownika Wydziału WIK wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniszkach. Wartość inwestycji to 76 tysięcy złotych. Droga stanowi drogę dojazdową do hydroforni, budynków mieszkalnych oraz pól. Stan techniczny drogi jest słaby, nawierzchnia nierówna z płyt betonowych. Planowane jest wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu o powierzchni około 650 metrów kwadratowych. Źródłem pokrycia są niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak jak z zadania przebudowa drogi dojazdowej przy ulicy Fryderyka Chopina w Gołdapi w wysokości 19 795,73 zł oraz z inwestycji przebudowa ulicy Polnej w Gołdapie w wysokości 56 204,27 zł. Po uwzględnieniu tej proponowanej zmiany z autopoprawki plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 228 068,76 zł. Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 380 232,09 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 115 258 986,49 zł. Plan wydatków również po proponowanych zmianach wynosi 124 221 478 złotych 50 groszy. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8 962 492 złote 1 grosz. Przychody budżetu wynoszą 12 434 340 złotych 1 grosz. Rozchody budżetu bez zmian wynoszą 3 471 848 złotych. Szczegóły dotyczące tych zmian były omawiane podczas posiedzenia komisji wspólnych. Po komisjach również kilku radnych zadawało bezpośrednio do mnie pytania. Także bardzo proszę o przyjęcie tych projektów uchwał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pan radny Tobolski, proszę bardzo. Dziękuję. Pani skarbnik, ja wzorem poprzedniej sesji Rady Miejskiej teraz również uważnie przeczytałem te zmiany w budżecie na bieżący rok i oczywiście nie zauważyłem, żeby gmina zaplanowała zapłatę za wykonanie między innymi budowy zakładu przyrodoleczniczego przedsiębiorcom oraz nie ma żadnej wzmianki o tym, żeby chciała zapłacić tytułem wezwania do zapłaty dla kilku przedsiębiorców gołdapskich. Czyli rozumiem, że gmina nie zamierza płacić tych zobowiązań. Dobrze rozumiem? Pani skarbnik, bardzo proszę. Ja bardzo proszę, panie radny Andrzeju Tobolski, to pytanie zadać mi na piśmie, ponieważ to, o co pan pyta, nie dotyczy zmian proponowanych w tym miesiącu. Wobec tego w następnym punkcie, który będzie dotyczył zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zapytam, złożę to samo zapytanie. Dobrze, proszę bardzo, czy są inne pytania, uwagi? Można? Bardzo proszę, pan przewodniczący Mieruński, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jakiś pogłos? U nas dobrze.
Szanowni Państwo, w zaproponowanych zmianach budżetu otrzymaliśmy jedną zmianę, która, jak to napisała do mnie pani skarbnik w jednym z mailów, jest kontrowersyjna dla mnie. Jest to zmiana dotycząca wzrostu dotacji dla Urzędu Gminy. Jest to wzrost niebagatelny, bo wzrost o 413 300 zł. I jeśli jeszcze mogę zrozumieć jakieś wydatki, które są związane na przykład ze wzrostem kosztów energii, to trudno mi jest zrozumieć, dlaczego prawie połowa z tej kwoty, czyli prawie 200 tysięcy, jest przeznaczona na wzrost wynagrodzeń. Co prawda pani skarbnik tu próbowała to wytłumaczyć, natomiast niekoniecznie te tłumaczenia, które otrzymaliśmy na maila, mnie przekonują, bo według mojej wiedzy, jeśli ktoś odchodzi z pracy, no to odchodzi i po prostu nie ma zapłaty. Jeśli ktoś choruje długoterminowo, to choruje długoterminowo i wtedy ZUS ponosi koszty, które z tego wynikają. Więc nie wiem, skąd może wynikać tak duży wzrost o 200 tysięcy na ostatni kwartał wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy. Nie przekonują mnie te argumenty, które przesłała pani skarbnik. I uważam, że jeśli ktoś zakłada na początku roku wydatki na płace, to tych wydatków trzeba się po prostu trzymać. To wydaje się, że w tym kryzysie, który w tej chwili mamy finansowym, który jest już kryzysem, który nas dotyka, to chyba właśnie urząd powinien jako pierwszy zastosować różnego rodzaju oszczędności, różnego rodzaju zmniejszenia wydatków, a nie zwiększania wydatków w tak kontrowersyjnym paragrafie jak wynagrodzenia. I tak jak dzisiejsze zmiany wnoszą różne pozytywne rzeczy, jak na przykład przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniszkach, tak trudno mi się zgodzić ze zmianą, która podlega na podwyższeniu wynagrodzeń tak naprawdę pracownikom Urzędu Gminy. Jeśli się przyjrzymy różnym danym z BIP-u, no to niektóre wynagrodzenia niektórych pracowników między 2019 a 2020 rokiem wzrosły nawet o 25%. No jest to w skali czy naszego miasta, czy w ogóle kraju, no taki wzrost naprawdę solidny, a jednocześnie widzimy, jak z wieloma różnymi problemami boryka się w tej chwili urząd. Więc mam dwa pytania do pani skarbnik. Kto tak naprawdę będzie ostatecznym beneficjentem tych 200 tysięcy złotych na płace? I drugie moje pytanie, na co zostaną przeznaczone pieniądze pod tytułem szkolenia pracowników? Bo też podwyższamy w tym punkcie w znaczny sposób wydatki z budżetu gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu burmistrzowi, bo się zgłasza do głosu w tej kwestii. Witam serdecznie panie burmistrzu. Poinformowałem tutaj państwa radnych i oglądających naszą sesję, że punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym, jeśli to będzie możliwe, będzie mówione później po przyjściu pana burmistrza tutaj na sesję. Jeśli to jest możliwe, to bym chciał prosić, żeby ten punkt został mówiony po wyczerpaniu punktu siódmego, czyli rozpatrzenia projektu wszystkich uchwał. Oddam panu głos, panie burmistrzu. Dobrze? Panie przewodniczący, moja taka prośba, szanowni państwo, żeby zwolnić mnie dzisiaj z tego punktu, bo jeszcze o 14 jest komisja w powiecie i chciałbym też na niej być, ale oczywiście odniosę się do ewentualnych pytań, gdyby takowe były, bo do sprawozdania, jak państwo nie macie nic przeciwko, to byśmy sobie na tej sesji odpuścili. Moja taka ogromna prośba. Natomiast odpowiadając panu Mieruńskiemu, no,
Ja nie wiem, jak mam tłumaczyć wzrost wynagrodzeń, jeśli chodzi o pracowników, którym jak nie będę tych wynagrodzeń regulował, to po prostu ich w tym urzędzie nie będę miał. A wydaje mi się, że mam coraz lepszą kadrę, kadra, która ma już propozycje z rynku zewnętrznego, że tak powiem. Takie są tendencje w całej Polsce, że te wynagrodzenia musimy podnosić. Skutkiem też, czy też przyczynkiem wzrostu tych wynagrodzeń jest podniesienie najniższej krajowej. I pan Mieruński chyba też powinien to wiedzieć. Jeśli chodzi o pytanie, na co są szkolenia dla pracowników, no na szkolenia dla pracowników. Też nie wiem, jak inaczej mogę tu odpowiedzieć. Natomiast gdybym był czepliwy, bo już powoli mam dość takiej retoryki i oskarżania mnie i moich pracowników o nie wiem o co, o to, że może, jak to pan Tobolski kiedyś ładnie ujął, defraudację środków finansowych, no to jest jakaś paranoja. Jak ja mam z państwem dyskutować? No, panie Mieruński, ja tylko panu przypomnę, że jednym z pierwszych wniosków, jaki pan poparł na sesji, na początku kadencji, to było podniesienie pańskiej diety, co chyba bardzo ochoczo pan przyjął. Ja nie mówię, że panu się nie należą te środki, ale jak pan mówi o oszczędnościach, to trochę w pańskich ustach słabo to brzmi. Znaczy, jeśli mogę, jeśli chodzi o regulacje diet radnych, one nie spowodowały wzrostu, a wprost przeciwnie, spadek wydatków na obsługę rady. To było wynikiem zmniejszenia liczby radnych z 21 na 15. Dobrze, także nie wiem, czy pan przewodniczący Mieruński jeszcze chce się odnieść do tej kwestii, bo jeszcze o głos prosi pani Skarbnik, to może oddam pani Skarbnik najpierw, a potem ewentualnie pan Mieruński. Bardzo proszę. Ja tylko krótko, panie radny Zbigniewie. Informacje pan dostał o rozbiciu na te koszta ewentualne z zaznaczeniem, że to są między innymi zmiany, korekty planu spowodowane między innymi wzrostem płac dla pracowników. I proszę tutaj mnie nie pytać, dla jakiego beneficjenta zostanie przeznaczona kwota w wysokości ponad 199 tysięcy. Proszę pamiętać również, że to są kwoty brutto z kosztami pracownika. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy pan... Ja tylko bardzo proszę. Też nie będę wchodził w dyskusję z panem burmistrzem, ponieważ nigdy nie zarzucałem ani żadnych malwersacji, ani innych rzeczy, ani panu burmistrzowi, ani pracownikom. Ja po prostu zadałem pytanie. Najprostsze pytanie w świecie. Dlaczego jest taki wzrost płac? Pan odpowiedział tak, jak powiedział i okej, więc proszę mi tu nie zarzucać, ani nie wciskać, że ja jakieś rzeczy mówiłem, a jeśli chodzi o diety, to zgodzę się z panem przewodniczącym i nie będę komentował pana wystąpienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan burmistrz. Panie radny, ja też oczywiście zgadzam się z panem przewodniczącym, jeśli chodzi o ogół środków przeznaczanych na diety. Ja mówiłem konkretnie o pańskiej diecie. Dobrze, bym chciał zakończyć tą dyskusję, bo ona chyba prowadzi, nie wiem, do... Panie przewodniczący, jeśli w tym temacie również ja miałbym jedno zdanie. Oczywiście, bardzo proszę. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja bym sugerował na przykład trochę zrównoważenie wynagrodzeń niektórych urzędników w Urzędzie Miejskim, bo skoro pani sekretarz zarabia blisko 16 tysięcy miesięcznie, to jest tyle co ministrowie w Warszawie, to uważam, że jest to ogromna dysproporcja wobec tych. I tutaj szukałbym oszczędności ewentualnie, a nie po prostu dodawał do budżetu i obciążał o kilkaset tysięcy kieszenie podatników. Także ma pan z czego oszczędzać i proszę wewnątrz takie rzeczy robić. Tym bardziej, że sytuacja finansowa gminy chyba nie jest rewelacyjna. I to należałoby szukać oszczędności. Dziękuję. Poza tym, jeżeli już, to gwoli przypomnienia, to pan obiecywał w 2014 roku, że o 50 tysięcy rocznie zmniejszy sobie wynagrodzenie jako burmistrz. Także zacznijcie od siebie oszczędzać, a później dopiero sięgajcie po pieniądze podatników. Dziękuję. Dziękuję, pan burmistrz.
Panie Tobolski, ja bardzo proszę, żeby pan zgłosił taki wniosek, jeśli ma pan uwagi do mojego wynagrodzenia, to pan jest do tego, żeby regulować moje wynagrodzenie, także jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o pańską wypowiedź dotyczącą wynagrodzenia, pani sekretarz, dlaczego pan znowu kłamie? Dlaczego pan kłamie, że wynagrodzenie miesięczne pani sekretarz jest takie, a nie inne, 16 tysięcy? Czy ja mam pana rozliczać wreszcie z pańskich słów? Czy ja powiedziałem blisko 16 tysięcy. Ale blisko to blisko ile? Blisko 10 czy 20 czy 100? Wejdź w tej chwili w oświadczenie majątkowe, panie sekretarz, dokładnie wliczyć. Chcę. Panie Tobolski, to niech pan wejdzie w oświadczenie pani sekretarz, a jak pani sekretarz na pewno przyniesie panu kwitek tak zwany i pokaże, ile zarabia miesięcznie. I pan kłamie, a jak pan dodaje do tego wszystko, łącznie z kwestiami projektowymi, w którymś miesiącu możliwe, że tak jest, możliwe, nie powiedziałam, że tak jest, natomiast miesięczne wynagrodzenie pani sekretarz na pewno nie jest takie i moja prośba, żeby pan wreszcie przestał kłamać. No ja chcę z panem się dogadywać, ja chcę prowadzić z panem normalne dyskusje. Przyjdzie pan do mnie i zapyta mnie pan po prostu, ile zarabia pani sekretarz, ja to panu powiem, bo to nie jest żadną tajemnicą. Za chwilę, panie burmistrzu, wejdę w oświadczenie majątkowe i powiem dokładnie co do złotówki, mam kalkulację. Bo to nie jest żadną tajemnicą. Pan mówi o wynagrodzeniu, czy o pochodnych też różnych i o różnych jeszcze innych kwestiach, na przykład projektowych, panie Tobolski. Pan to rozgranicza, nie pan puszcza przykładem pana Marka jakieś insynuacje w eter, a ja później muszę to prostować albo nazywać pana kłamcą. Ja bym nie chciał tego robić, bo po co? Dziękuję bardzo. Ja bym prosił, żeby tutaj nie debatować nad wynagrodzeniem konkretnego pracownika, bo to nie jest ani miejsce, ani co najmniej ładne. Oświadczenia majątkowe urzędników radnych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Pytania bym prosił kierować bezpośrednio do zainteresowanych, do pana burmistrza, ale nie rozstrzygać tego na takim forum. Ja bym miał pytanie do państwa, radnych, przepraszam, pani przewodnicząca Anuszkiewicz jeszcze chciała zabrać głos. Bardzo dziękuję, panie bardzo przewodniczący. Proszę. Od jakiegoś czasu trzymam rękę w górze. Dziękuję bardzo. Tak na początek. To, co ja bym chciała powiedzieć, nie podlega dyskusji to, że ludzi za pracę należy wynagradzać, ale tak troszeczkę w nawiązaniu do wypowiedzi pana burmistrza. Jeżeli radni pytają o to, dlaczego zwiększa się kwota, to po prostu wynika z tego, że może nie do końca wiedzą, może chcą wiedzieć, czy są jakieś planowane na przykład jakieś zmiany, czy jest zatrudnienie kadry, czy państwo czegoś nie uwzględnili na przykład na etapie planowania budżetu. I nie wymaga to od razu, panie burmistrzu, bezpośredniego ataku w osobę, która pyta. Jeżeli pan mówi o wynagrodzeniu czy o diecie radnego Mieruńskiego, to ja tutaj się odniosę do tego, co powiedział również pan radny Tobolski. Chciałam o tym wspomnieć, że to pan mówił w 2014 roku o wynagrodzeniu, że to pan wejdąc na burmistrza Gołdapi, jeżeli pan obejmie ten stołek, to obniży swoje wynagrodzenie o 50%. To pan składał taką deklarację. Żaden radny, który startował na radnego, czy radny Rady Miejskiej obecnej kadencji, takiej deklaracji, panie burmistrzu, nie składał. Więc proszę nie kierować rozmowy w tym kierunku, bo to pan obiecywał mieszkańcom gminy i miasta Gołdap. To tak w nawiązaniu do pana wypowiedzi. Dalej, pani skarbnik. Ja bym chciała uzyskać odpowiedź o te środki, które są przeznaczone na płace. Czy w związku z tym, że te 200 tysięcy państwo jakby przesuwacie, zabezpieczacie teraz we wrześniu, czy nie zostały ujęte jakieś, no nie wiem, jakieś wynagrodzenia, czy ktoś może przychodzi na emeryturę, nie zostało to uwzględnione. Co to są za płace? Czy państwo chcecie zatrudnić kogoś, rozszerzyć jakby, nie wiem, może jakieś wydziały poszerzyć. No nie wiem, chciałabym uzyskać informację, z czego wynika, że te środki będą jakby zwiększone. I drugie pytanie to te 20 tysięcy złotych. Tak jak powiedziałam, nie ulega wątpliwościom, że ludziom za pracę trzeba płacić. Tak również nie ulega jakby dyskusji, że ludzi należy kształcić, żeby świadczyli swoją pracę jak najlepiej na rzecz mieszkańców miasta. Ale chciałabym wiedzieć, czy te 20 tysięcy złotych nie będzie przeznaczone dla jednej osoby na studia.
i proszę o odpowiedź. Pan burmistrz, bardzo proszę. Znaczy, droga pani Januszkiewicz, no po pierwsze dobrze, że pani zawsze stoi na straży dobrego imienia pana Mieruńskiego. Natomiast pan Mieruński chyba jest na tyle dorosły, żeby mówić za siebie i ewentualnie się bronić. Natomiast ja nie wiem nawet, jak skomentować pani pytanie, zwłaszcza tę drugą część, bo co do pierwszej, no to chyba pani sobie sama odpowiedziała na to, na co mają być przeznaczone środki. I akurat tutaj, zgodzę się z panią, bardzo dobrze pani ujęła. No, pewnie jest w tym wszystko to, o czym pani powiedziała. Może jakiś dodatkowy etat, może podwyżki jednemu czy drugiemu pracownikowi, może jakieś wynagrodzenia za dodatkową pracę. Uważam, że tutaj mogła się pani nie mylić. Natomiast jak pani sugeruje, że jakieś mają środki być przeznaczone jakiemuś pracownikowi i pani ewentualnie by tu wznosiła swoje weto, no to wybaczy pani, ale to ja jestem od zarządzania tym urzędem i ewentualnie od kreowania, nie ewentualnie, tylko też od kreowania wynagrodzeń pracowników i od ich oceniania, czy im się należy więcej, czy też nie. Także proszę mi zostawić to, bo to chyba są moje kompetencje. Natomiast jak państwo macie jakiś problem, jeśli chodzi o te zmiany w budżecie, no to po prostu za nimi nie głosujcie. Przecież jesteście, szanowni państwo, dorosłymi ludźmi, świadomie podejmujecie decyzje. No, w przypadku oczywiście pani i pana Mieruńskiego to najczęściej jest tak, że ciężko wam podjąć decyzję i dlatego się wstrzymujecie, ale jak coś wam nie pasuje, jak coś wam nie pasuje, to po prostu za tym nie głosujcie. No ja nie będę rozpaczał, pani skarbnik też nie. Po prostu coś nie będzie realizowane i wtedy zobaczymy, czy państwo poniesiecie odpowiedzialność za swoje głosowanie. A ja wypomnę, że tak doszło przez to, że wy nie chcieliście zagłosować za tym, czy też za czymś innym. Bo już mam dość brania odpowiedzialności na swoje barki za decyzje niektórych radnych. Dobrze, bardzo proszę. Czy mogę? Bardzo proszę. Panie burmistrzu, jestem przekonana, że pan wypomnie. A ja przyjmę to, co pan wypomnie. Także to jest jedno. Panie burmistrzu, druga sprawa. Jeżeli pan mówi, że stoję na straży dobrego imienia pana Mieruńskiego, to stoję również na straży dobrego imienia pani Sadowskiej czy innych radnych, którzy są traktowani nie tak jak powinni. Także nie tylko pana Mieruńskiego, ale są też i inni radni. To pozwolę sobie przypomnieć. A jeżeli pan twierdzi, że pan decyduje o tym, kto się będzie kształcił czy nie, oczywiście to są pana kompetencje. Tylko powinien pan korzystać z budżetu, który został zaplanowany na koniec 2020 roku. Czyli ten, który został uchwalony do realizacji na 2021 rok, a nie o zwiększanie. I tak jak powiedziałam, ja uważam, że ludzi należy kształcić, tylko nie w taki sposób, jak było to zrobione ostatnio, że na przykład pana studia zostały dofinansowane w 100% przy wynagrodzeniu, które pan otrzymuje. I jeszcze jedno, może wypowiedziałam się, akurat trafiłam na to, są te środki, te 199 tysięcy, ale ja bym chciała uzyskać odpowiedź od pana, panie burmistrzu, na co pan przeznaczy te środki i proszę o udzielenie odpowiedzi. I jeszcze jedno, ja dzisiaj, panie burmistrzu, wstrzymam się, a tak naprawdę bym była przeciw, ale wstrzymam się tylko dlatego, że chcę, żeby przeszła droga w Kosimidrach. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o merytoryczną odpowiedź, panie burmistrzu. Nie chciałbym tu stopować pani radna, żadnych pani radna osób. Anuszkiewicz, naprawdę mało mnie to interesuje, jak pani zagłosuje. Naprawdę. No, proszę głosować albo w jedną, albo w drugą stronę. Może pani się wstrzymać, także wybrała pani opcję, którą najczęściej pani wybiera, a jednak dietę co miesiąc pani pobiera, a prawie za każdym razem pani się wstrzymuje. Taka jest pani decyzyjność. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Te środki będą wydatkowane na to, na co pani oczywiście, co pani ujęła w swojej wypowiedzi. Natomiast to nie jest zwiększenie w budżecie, tylko to są zmiany, tak? O ile dobrze wywnioskowałem pani skarbnik, tak? To są zmiany, tak? A nie podniesienie, zwiększenie tak. budżetu. Także pani radna, ja już z panią współpracuję, jak można to tak ująć oczywiście, od kilku lat. No i wydaje mi się, że pewne rzeczy powinna pani już rozumieć. No, czy chodzi pani o publiczne wypowiedzi, które nie wiem, no, dodadzą pani może więcej siły i energii, czy też pewności siebie, bo nie wiem. Dziękuję bardzo. Jeszcze głos pani skarbnik prosiła wcześniej. Ja tylko zaznaczę.
Bardzo proszę. Ja tylko zaznaczę jedną rzecz, pani Violetto. Po to organ wykonawczy i stanowiący jest upoważniony do tego, żeby dokonywać zmian w budżecie w ciągu roku. I tak jest dokonywane. Jeżeli po miesiącu sierpniu czy czerwcu dokonujemy analizy wydatków i zgodnie z naszą analizą brakuje na danym rozdziale i paragrafie środków, dokonujemy korekt planu finansowego, nie zwiększeń budżetowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jedno zdanie, panie przewodniczący, czy mogę? Pana radnego, ale jeszcze może dokończmy wątek tutaj z panią przewodniczącą Anuszkiewicz. Bardzo proszę, pani Violetto. Pani skarbnik, dziękuję za wyjaśnienia. Jestem świadoma tego, co pani powiedziała. Tylko w tej sytuacji, jeżeli pani przesuwa środki, oczywiście środki zebrane z innych rozdziałów i paragrafów na paragraf dotyczący urzędu i dotyczący wynagrodzeń, to jest to zwiększenie w tej pozycji budżetowej, pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu radnemu Tobolskiemu. Więc panie przewodniczący, do pana burmistrza dwie krótkie kwestie. Otóż faktycznie sprawdziłem samo wynagrodzenie bez żadnych dodatków pani sekretarz Anny Rawini za rok 2020 wyniósł 14 180 zł. Tu uważam, że jest to dużo za dużo. To jest mój komentarz. Natomiast zastanowiła mnie jeszcze inna kwestia, panie burmistrzu. Skoro niedawno, w ostatnich miesiącach odeszło trzech ważnych urzędników z Urzędu Miejskiego, mogę powiedzieć pan Kalinowski, pani Kordiak czy pani Woźniak, to przecież nie płacimy już tym pracownikom, prawda? Więc stworzyła się pewna jak gdyby oszczędności. Czy dobrze myślę? Dziękuję. Pan burmistrz. Ja nie słyszałem, panie radny, o odejściu już pana Kalinowskiego. Także znowu pan tu mija się prawdą, żeby nie powiedzieć kłamie. Natomiast myślę, że pan chyba ma świadomość tego, że te etaty będą musiały być zabezpieczone i są nabory na te stanowiska. Także tak czy inaczej środki muszą być. Też ktoś ich zastępuje. Ktoś robi za nich tę pracę z tych wydziałów, w których mamy ubytki, jeśli chodzi o kadrę. Przecież ja nie będę rzucał pracownikowi jednemu, który ma swój etat i swój zakres obowiązków, dodatkowej roboty, jeszcze jednego albo dwóch etatów, jak to jest w przypadku chyba wydziału WIG, za te same pieniądze. No chyba pan żartuje, że ci ludzie będą się zażynać po nocach, robiąc za dwóch, za tę samą kwotę. No nie, panie Andrzeju, no to tak jakby ktoś panu zebrał, ma pan dwóch pracowników, jeden zbierze tonę borówek, drugi zbierze dwie tony w przeciągu tygodnia i pan jednemu i drugiemu zapłaci tyle samo. No ludzie, czy ja mam tłumaczyć takie rzeczy na takich przykładach? No panu Tobolskiemu mogę, no ale reszta mam nadzieję, że chyba to rozumie. Dobrze. Panie przewodniczący, ja sobie wypraszam, żeby pan burmistrz insynuował, że ja po prostu nie rozumiem. Ja tylko wnoszę o to, żeby pan burmistrz we własnym zakresie z tego budżetu, którym dysponuje na wynagrodzenia, a których urzędników nie ma, zadysponował w tym czasie, prawda, te środki, a nie dodatkowo zwiększał budżet, na którym dzisiaj procedujemy. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy głos dawać panu burmistrzu, czy już kończymy ten temat. Nie, no, szanowni państwo, ma po części rację i pan radny Tobolski, bo ma. Ma pani radna Anuszkiewicz, bo ma. No to co ja mam państwu jeszcze dodać w tym temacie? Są to różne pochodne, są to różne wynagrodzenia za różne wykonywanie różnych obowiązków, za zwiększenie obowiązków, za dodatkowe zakresy, za też szkolenia, bo to prawo, jak słusznie chyba zauważył pan Mieruński, czy też nie prawo, tylko okoliczności w ogóle funkcjonowania samorządów, zmieniają się nagminnie i do tego też trzeba dostosować i wykształcenie, i przeszkolenie pracowników. No ludzie, no wszystko wiecie, no z całym szacunkiem, no bardzo miło, że to rozumiecie. Tylko skąd te pytania? No ja mam potwierdzać to, co wy mówicie i to o czym macie pojęcie? No bo macie rację. To wszystko wpływa na te zmiany, o których mówi pani skarbnik. I dobrze, że je realizujemy? No moim zdaniem dobrze. No pani skarbnik, nie wiem, wyniesie pani te pieniądze w torebce czy w kieszeniach? No chyba nie. No wyniesie ktoś je w swoim wynagrodzeniu najczęściej, ktoś, kto jest potrzebny.
Zwróćcie Państwo uwagę jeszcze też, zresztą ja przygotuję Państwu zmiany, bo też już dawno tego nie weryfikowałem, ale przygotuję też sobie i Państwu to, jak wygląda struktura i jak wyglądała, jak ona się zmieniła, czy wielu tych pracowników doszło. To, co prosiłem kiedyś już kierowników wydziału, ile zadań doszło, jaki ogrom zadań doszedł do niektórych wydziałów, które są nam narzucane ustawowo. No, szanowni Państwo, ktoś, kto ma styczność z samorządem albo instytucjami państwowymi, bądź też pochodnych jakichś instytucji państwowych, to wszystko rozumie. No wy też chyba to rozumiecie, to nie rozumiem, tylko ja chyba nie rozumiem niczego, skąd te pytania. Panie Przewodniczący, ja tylko chciałbym jeszcze Panu zwrócić uwagę, że niestety Pan często blokuje radnym jakby konstruktywne wnioski, które składamy, dopytujemy się, to my pytamy o finanse publiczne, a nie o prywatne, panie Przewodniczący. Nie ma Pan prawa, nie powinien Pan blokować nam dyskusji w tym zakresie, w żadnym zresztą. My po to się spotykamy. Bardziej... Pan przed chwilą powiedział, że już właściwie kończymy. Wtedy skończymy, kiedy nam się wyczerpią pytania, panie Przewodniczący, a Pan właściwie chce ręcznie sterować nami i pokazywać, o co my możemy pytać, a o co nie. Upominam Pana, że Pan powinien stać na straży obiektywnie, a nie tylko po prostu... Wydaje mi się... Panie radny, że obiektywnie podchodzę do tematu. Ja bardziej blokowałem dzisiaj pana burmistrza niż pana, bo pana nie blokowałem. No mamy inne rozumienie tematu. Moim zdaniem temat tych 200 tysięcy, na ile mógł być, został wyczerpany. Dlatego chciałem poprosić państwa radnych o inne pytania, uwagi dotyczące kwestii zarówno zmian w budżecie, jak i wieloletniej prognozy finansowej. O konkretne pytanie odnośnie już kolejnych ewentualnie kwot czy zapisów. O to mi chodziło. Zwracam tylko uwagę na ogromne dysproporcje zarobków i wynagrodzeń pracowników w Urzędzie Miejskim. Ogromne po prostu. Bym powiedział kosmiczne, sześciokrotne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan burmistrz. Ja nie wiem, z czego pan wyciąga takie wnioski, panie radny, natomiast tak jak powiedziałem, no, ja oceniam pracę swoich pracowników, ja też proponuję im wynagrodzenia. Ja wiem, kto co robi, kto robi ile i tak dalej, i tak dalej. No dałem panu przykład pańskich borówek, że ktoś zbierze przez tydzień tonę, a ktoś zbierze dwie, no to tyle samo pan nie może zapłacić, no chyba, że pan tak zarządza swoją spółką. Szanowni Państwo, abstrahując już od naszych uszczypliwości, ja bardzo proszę o przegłosowanie propozycji pani skarbnik. Ja natomiast chciałbym się udać na posiedzenie komisji, bo 14 chyba takowa w powiecie będzie. Mam nadzieję, że będzie poruszona kwestia szpitala. Przed chwilą słyszeliście Państwo też proces w tej sprawie. Jak mogę, panie przewodniczący, w tej kwestii, chociaż państwo pozwolicie. Kwestia poruszana przez radnego również wcześniej. Myślę, że akurat my z naszej strony, mówię tutaj o całej Radzie Miejskiej, za co wam dziękuję. Pan przewodniczący przechodził akurat też z pracy, szedł tutaj na posiedzenie sesji. Podziękowałem za to, że jednak my, odkąd ja jestem burmistrzem, naprawdę solidnymi kwotami, moi drodzy, wspieraliśmy działanie czy też funkcjonowanie powiatu. I mam tutaj przygotowaną informację od pana kierownika Duchnowskiego w przeciągu od roku 2015 do 2020. To sam wydział WIG, te inwestycje, te środki, które zebrał, to jest prawie 1 750 000. Do tego jeszcze dochodzi coś około 300 tysięcy, jeśli chodzi o nawierzchnię na drodze bagiennej, też drodze powiatowej, realizował to PEWiG, tak jak państwo pamiętacie. To bardzo istotne informacje, szanowni państwo, i pan przewodniczący pozwoli, że też o nich powiem, bo odpieram zarzuty też i w waszym imieniu, jeśli chodzi o jakąś indolencję, czy też brak działania ze strony gminy, jeśli chodzi o szpital, jeśli chodzi o powiat. Decyzję pani starosta zarzuciła, że nie umarzamy podatków. Ja tu widzę pierwszą lepszą, umorzenie 63 tysięcy plus 5 tysięcy odsetki. Odroczenie terminu, następne umorzenie odsetek. Natomiast powiem tylko, że rok 13-14, pan mój poprzednik szanowny, odroczenie terminu. Umorzenia tutaj nie widzę z jego strony, ale o tym pani starosta już nie wspomnie. Natomiast
Ja wspominam, Szanowni Państwo, żeby też bronić nas jako radnych, którym jest zarzucane to, że nie angażujemy się w szpital, nie angażujemy się w powiat. Kolejne, moi drodzy, kolejny wykaz, różne dofinansowania, jeśli chodzi tutaj już stricte o szpital, oddział chorób zewnętrznych, pompa, jakiś zestaw, rejestrator, jakieś inne urządzenia, kardiomonitory, pracownia, jakaś gastroskop, ponad 110 tysięcy, Szanowni Państwo. No, następne bardzo duże kwoty, jeśli chodzi o powiatową komendę policji, też na wniosek powiatu, panowie pamiętacie, i straż powiatową, Państwową Straż Pożarną, to jest, moi drodzy, około 300 tysięcy, tak? Dobrze widzę, pani, tak? Czy ponad 300 tysięcy. I zarzucanie, przepraszam, że trochę zboczę tematu, ale nam ze strony zarządu starostwa, że nic nie robimy i nic nie robiliśmy w tej sprawie, no, jest trochę nie na miejscu. Także pozwoliłem sobie te dane przygotować i Państwu przedstawić. Natomiast napisałem też na swojej stronie facebookowej, że mieliśmy kiedyś dżentelmeńską umowę, nie na piśmie, z panem starostą, że my będziemy dofinansowywać im infrastrukturę drogową, a oni w ramach tego zadbają o dobre funkcjonowanie czy też działanie szpitala. I państwo pamiętacie, że tak było. No i tutaj ponad te 2 miliony, myślę, że z naszej strony jest naprawdę sporym dofinansowaniem i ogromną pomocą. No ale widać ktoś o tym zapomina i wręcz nam zarzuca, że nic nie robimy, nie działamy. Odniosę się jeszcze tutaj do propozycji pana Tobolskiego, jeśli chodzi o możliwość przejęcia udziałów. Tak, możemy przejąć te udziały, możemy przejąć i cały szpital, tylko że pan Tobolski później będzie nam wszystkim pewnie zarzucał, że zadłużyliśmy jeszcze bardziej gminę, także to nie jest chyba dobre rozwiązanie, z całym szacunkiem dla pomysłów pana Tobolskiego. Natomiast, Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, jestem umówiony na czwartek z ministrem Kraską, bo szpital potrzebuje systemowych rozwiązań, a nie przelewania pieniędzy z jednego konta na drugie, bo tak się dzieje od wielu lat i doprowadziło to do takiej bańki, która wreszcie w ustach chyba pana prezesa wybuchła i pan prezes sobie pozwolił na odrobinę szczerości na temat funkcjonowania szpitala. Też nie chcę wierzyć mi się w to, że pan prezes sobie, mówiąc kolokwialnie, chlapnął od tak bezwonnie, bo na pewno zarząd powiatu o tej sytuacji wiedział. Także bronię tutaj też naszego imienia i naszych działań i będę je pokazywał, bo to są wasze decyzje, Szanowni Państwo, że ponad 2 miliony były przeznaczone na powiat bądź instytucje powiatowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze wracając do konkretnych projektów, to myślę, że częściowo pan burmistrz odniósł się do swoich prac w okresie międzysesyjnym. Ale wracając do dwóch uchwał budżetowych, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Widzę, że nie. Powiem tylko, że wszystkie komisje głosowały nad zmianami zarówno WPF, jak i budżetu gminy na ten rok. Wszystkie komisje zaopiniowały je pozytywnie, z tym, że Komisja do Spraw Budżetu 3 głosy za, 2 wstrzymujące się, do Spraw Zdrowia 5 za, 1 wstrzymujący się, Komisja do Spraw Oświaty 2 za przy 3 wstrzymujących się, Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 głosów za, czyli wszyscy za. Dlatego poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołdap na lata 2021-36. Bardzo proszę o głosowanie. Może skończmy ten temat, panie burmistrzu, tych wynagrodzeń już, bo głosujemy w tej chwili. Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się. Kolejny projekt dotyczy
zmian budżetu gminy Gołda w 2001 roku. Również głosowanie. Również podobnie uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy jednym przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Zupełnie już się nie czepiając, panie przewodniczący, ale wychodzę, to tylko powiem odnośnie tego wynagrodzenia, że brutto to jest 12 coś, netto 8 coś. Czy ze stażowym, Andrzej, litości. Czy ja mam chodzić z tobą po sądach za te kłamstwa? 170 tysięcy na 12 miesięcy należy podzielić. Tyle pani Anna Rawini spisała. Ja proszę już nie wnikać też. To nie jest tylko Urząd Miejski w Gołdapi, proszę to sprawdzić. Nie kłamać, Andrzej, bo ja nie będę z tobą chodził po sądach, bo nie mam czasu. Wynagrodzenia za Szanowni pracę. Szanowni państwo, bym prosił skończyć jakby tę dyskusję na temat wynagrodzenia jednej osoby, bo to jest sami niezręczne. Dziękuję bardzo. Podpunkt 3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Gołdap do roku 2030, w tym konsultacji. Bardzo proszę, pani Aneta Mielczarek. Szanowni państwo, Wysoka Rado, Rada Miejska w Gołdapi w dniu 25 maja 2021 roku przyjęła uchwałę w sprawie opracowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Gołdap, w tym właśnie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania tego dokumentu. W ostatnim czasie, czyli od momentu podjęcia tej uchwały, przygotowano diagnozę społeczno-gospodarczą gminy Gołdap w drodze konsultacji społecznych. Odbyły się również spotkania konsultacyjne, spotkania otwarte dla mieszkańców, podczas których mieszkańcy sołtysi złożyli swoje uwagi. Jedną z uwag było właśnie przeprowadzenie takiej dodatkowej, pogłębionej diagnozy wskaźników rozwojowych na obszarach wiejskich. W związku z czym ta zasada tutaj po przeanalizowaniu, ta uwaga jest jak najbardziej zasadna. Przekładamy projekt uchwały dotyczący wydłużenia o 3 miesiące harmonogramu opracowania strategii rozwoju gminy Gołdap ze względu właśnie na to dodatkowe badanie wskaźników na obszarach wiejskich. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na komisji. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Także ostateczny termin przyjęcia strategii rozwoju naszej gminy przypada według tego planu na maj 2022 rok. Wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały tę zmianę, ale dla porządku spytam państwa radnych, czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę, nie słyszę, dlatego poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Gołdap do roku 2030, w tym trybu konsultacji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czekamy jeszcze na 2 głosy. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Projekt kolejny dotyczy zmiany uchwały w sprawie nadania statusu uzdrowisku Gołdap. Kto omówi? Czy jest pani kierownik Kołakowska? Tak, chyba? Tak, jestem. Dzień dobry państwu. Tak, dzień dobry. Witamy. Bardzo proszę o krótkie omówienie tego projektu.
Szanowni Państwo, pokrótce, pamiętacie, była petycja. W związku z tą petycją Państwo przychyliliście się do tego, żeby przystąpić do zmiany granic strefy A ochrony uzdrowiskowej. Opracowaliśmy w związku z tym operat ochrony uzdrowiskowej, który został 13 września zaopiniowany pozytywnie przez ministra zdrowia. W związku z tym dalszym krokiem jest uchwalenie zmiany w statucie uzdrowiska Gołdap i przedkładam Państwu uchwałę w tej sprawie. Zmienia się o 10 hektarów wielkość strefy A na minus, natomiast na plus zwiększa się o 10 hektarów strefa B i to jest tylko różnica w wewnętrznej granicy między strefą A a strefą B ochrony uzdrowiskowej i doprowadzi to w przyszłości do jak gdyby tych zmian, takich zmian, o które wnioskowali w petycji właściciele nieruchomości położonych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, a teraz już B. Dziękuję. Dziękuję bardzo, kierownik. Rzeczywiście to jest wyjście naprzeciw mieszkańcom ulicy Osiedla, czy ulic Osiedla pod lasem. Procedura jak zwykle nie jest taka szybka, ale myślę, że w konsekwencji stanie się tak, jak mieszkańcy chcieli, jak złożyli petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, de facto do Rady. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dlatego poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczący zmiany uchwały w sprawie nadania statutu uzdrowisku Gołdap. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Wszystkie komisje jednogłośnie opowiedziały się za tą zmianą. Dziękuję bardzo. Również podobnie jednogłośnie Rada Miejska przyjęła projekt tej uchwały, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Podpunkt 5. W punkcie 7 uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap. Głos oddaję panu kierownikowi Duchnowskiemu. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały był omawiany szeroko na komisjach wspólnych Rady Miejskiej. Informuję tylko, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapie. Także proszę o przegłosowanie proponowanego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powiem, jak głosowały komisje. Do spraw budżetu 3 za, 2 wstrzymujące się. Do spraw zdrowia 3 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Do spraw oświaty 3 za, przy 1 wstrzymującym się. Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich 3 za, 1 przeciw. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Tak, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan radny Tobolski. Panie kierowniku, ja tylko bym chciał uzyskać informację odnośnie częstotliwości wywozu poszczególnych asortymentów śmieci, jeśli tak to można nazwać. Chodzi głównie o bioodpady i inne, ponieważ tam jest, zdaje się, że z tego, co czytałem, to wydłużenie terminu, załóżmy nie raz w tygodniu, tylko raz na dwa tygodnie i tak dalej. Bardzo proszę o streszczenie krótkie konkretnych asortymentów wywozu śmieci. Bardzo proszę, panie kierowniku. Szczegółowe zakres wywozu odpadów jest określony w harmonogramach, które obecnie obowiązują. Jest wywóz odpadów, co się odbywa i taki sam, a nawet zwiększona częstotliwość w przypadku popiołu jest przyjęty do przetargu na odbiór odpadów komunalnych, gdyż w tym roku kończy nam się umowa i ogłoszony został już przetarg na
odbiór odpadów w następnych latach. Także jest to, ilości są takie, jak w obecnie obowiązujących harmonogramach. Dziękuję. Ja jeszcze bym prosił o uściślenie w takim razie dwóch asortymentów, bioodpady oraz odpady mieszane. Bardzo proszę. Jaka jest propozycja? Czy raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie dla gospodarstw, dla osiedli i tak dalej? Tu musiałbym, poproszę o chwilę przerwy, musiałbym iść pod harmonogram, z harmonogramu z pamięci nie jestem w stanie Państwu zacytować. Projekt uchwały określa minimalne, czyli nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, nie rzadziej niż. Obecnie odbywający się odbiór, jak i w przyszłości, w wielu kwestiach ten jest większa częstotliwość, tak jak w przypadku zabudowy wielorodzinnej, te częstotliwości odbioru są większe. W przypadku zabudowy jednorodzinnej też są, nie są, nie możemy zresztą przyjąć rzadziej jeszcze niż tutaj mamy w projekcie uchwały, gdyż naruszymy również przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Dziękuję. Ja jednak bym prosił pana kierownika, żeby udał się po te szczegółowe wyliczenia i wskazania, ponieważ mieszkańcy mają wątpliwości, boją się, że możemy zatonąć w śmieciach. Jeżeli to faktycznie pan kierownik mówi, że to może być raz na dwa tygodnie, to ja sobie już wyobrażam, jak to będzie wyglądało, bo jakby to było bardzo szczegółowo podane, że konkretnie raz w tygodniu, to okej, ale jak raz na dwa tygodnie, to grozi nam po prostu zasypanie miasta i gminy śmieciami. I to wyraża wielu mieszkańców takie wątpliwości. Ja w tym zakresie też pytam. Jeszcze raz powtórzę. Projekt uchwały przyjmuje pewne rzeczy minimalne. My możemy tą częstotliwość w zależności od potrzeb zwiększać. W projekcie uchwały tego nie zapisujemy dokładnie, że co dwa tygodnie, co tydzień, co tego, bo idąc tym śladem pojawia się jakaś, jest możliwość na przykład ruchu, czy zmniejszenia na przykład częstotliwości, bo się tych odpadów pojawia mniej, czy ewentualnie zwiększenie. Za każdym razem byśmy musieli przygotowywać projekt uchwały o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Także panie kierowniku, jeśli mogę przerwać. Oczywiście ja mogę iść przynieść ten harmonogram. Jak panu radnemu chodziło o zapis w tej uchwale, tak? Niech pan przytoczy nam rzeczywiście te nie mniej niż dotyczące dwóch frakcji, jak zrozumiałem, bio i zmieszanej. Ja nie wiem, czy 5 minut starczy, panie kierowniku, ja bym ogłosił teraz przerwę i bym prosił, żeby ta odpowiedź jednak padła, skoro tu się pojawi. Czy mam pytanie, panie kierowniku, dodatkowe takie właściwie, kto będzie decydował o tej częstotliwości, tak jak pan mówi, no, fakultatywnie, raz albo dwa razy, no, czy tam raz na dwa tygodnie, czy raz na tydzień, od kogo to będzie zależało? Kto będzie takie decyzje podejmował? Takie decyzje podejmowane są przez pana burmistrza, który scedował wykonywanie uchwały na Wydział WIG i takie decyzje podejmuje Wydział Infrastruktury Komunalnej. Do tej pory i w tej chwili system funkcjonuje w miarę dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze tego, zdarzają się jeszcze różne tego, ale odbiór odpadów odbywa się w miarę regularnie i nie ma, że zalegają jakieś duże ilości odpadów u mieszkańców i tak dalej. To odbywa się naprawdę w miarę dobrze. Dziękuję. Nie wiem, jeszcze 5 minut wystarczy. Bardzo proszę, to może nie będę ogłaszał przerwy, bo tu jeszcze pan radny Wawrzyn chce zabrać głos. To czekam, panie kierowniku, dobrze? Bo tam, żeby te zapisy nam przytoczyć. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wawrzyn. Szanowni państwo, ustalamy prawo miejscowe, czyli zwiększamy jakby rzadkość wywożenia odpadów, a to za tym idzie jakie obowiązki. Obowiązki to jedno, a drugie zagrożenia, że odpad, który leży przykładowo jest w przypadku szkła czy papieru, to jeszcze nie,
Do mikrofonu, bardzo proszę, do mikrofonu. Odpady zmieszane raz na dwa tygodnie wywieźć, w odpadach zmieszanych różne rzeczy się znajdują. Przy temperaturach bardzo wysokich może to spowodować zagrożenia różnego typu. Dlatego też ja zwracałem uwagę już na początku projektu uchwały, żeby nie zwiększać rzadkości jakby, czyli ilości wywozu, a wręcz przeciwnie, żeby postawić na tym samym poziomie. Pan kierownik i tutaj zapewnia, że w przetargu będzie tak, ale przed chwilą odpowiedział, że w każdej chwili może to się zmienić, że dajemy uprawnienia dla pana burmistrza, że w każdej chwili zmieni i rzadziej będzie wywożony te odpady. I moje obawy są ku temu, że po pierwsze przygotowaliśmy infrastrukturę jakąś już, zakupiliśmy altanki, ilość pojemników. Wiemy, że Gołdap jest tak zbudowana, a nie inaczej, szczególnie w obszarach budynków wielorodzinnych i w części miasta Śródmieściu, że nawet postawić, gdzie nie można dalej tej infrastruktury rozbudować, małej architektury w postaci pojemników i żeby te pojemniki stały przez 2-3 tygodnie. I tego obawy są moje największe, że pewne zagrożenie sobie budujemy. Dodatkowo koszty dla potencjalnych mieszkańców, którzy muszą zadbać o to, żeby tę infrastrukturę zbudować. Ja mam przykładowy taki harmonogram Zełku i tam w ogóle jest inaczej, no, dużo, dużo inaczej. Częściej są wywożone te odpady. Nie chciałem sięgać do innych miast, ale w Gdyni na przykład to na każde żądanie, jeśli chodzi o gabarytowe odpady, to są wywożone te odpady. U nas raz w miesiącu te gabarytowe są wywożone i nieraz też zalegają i stwarzają niebezpieczeństwo. Dlatego też upoważnienie dając, miejmy świadomość, że dajemy możliwość bez naszej już zgody rzadsze wywożenie odpadów. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu akurat pana kierownika nie było, ale pan przewodniczący wyraził też swoją wątpliwość co do zmniejszania częstotliwości wywozu odpadów, tak ogólnie rzecz biorąc, chociaż może tak nie jest. Pan kierownik zaraz nam to uświadomi. Bardzo proszę. Szanowni państwo, w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta obowiązujący harmonogram jest następujący. Odpady pozostałe po segregacji, to jest tak zwane mieszane, poniedziałki i piątki oprócz dni świątecznych. Papier i szkło czwartki oprócz dni świątecznych. Bioodpady we wtorki, metale i tworzywa sztuczne wtorki. Popiół paleniskowy w okresie od stycznia do końca marca dwa razy w miesiącu. Od kwietnia do września raz w miesiącu, w październiku mieliśmy na przykład 6 października będzie odbiór popiołu. Gabaryty odpady problemowe raz na miesiąc. Zabudowa jedno- i dwurodzinna i tutaj jest oczywiście miasto, jak i wioski podzielone na sektory. Ale na przykładzie sektora trzeciego podam państwu odpady pozostałe po segregacji. Podam na październik, będą 4 października, 18 października. Później 2 listopada, czy nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie odbiór także tego. Papier i szkło w październiku będziemy mieli 20, we wrześniu mieliśmy 22, czyli raz nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, czy nie rzadziej raz w miesiącu. Idąc na skróty, bioodpady w październiku będą odbierane z zabudowy jednej i dwurodzinnej 13 października i 27, czyli nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Metale i tworzywa sztuczne również 13 i 27, popiół paleniskowy 8 października, 22 października i później w listopadzie 5 listopada 19. Tak wygląda i gabaryty odpady problemowe. W zabudowie jedno- i dwurodzinnej wystawki tak zwane są raz na 3 miesiące. Był 15 września, następny będzie w grudniu
29 grudnia. I taki sam praktycznie harmonogram jest załączony do przetargu. Nie zmieniamy tutaj, nie zmniejszamy częstotliwości, to chcę Państwu podkreślić, a w przypadku popiołu palenickowego na wniosek zresztą Państwa i grupy mieszkańców zwiększamy tą częstotliwość odbioru w okresie tym od kwietnia do września. Było raz na miesiąc, będzie dwa razy w miesiącu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na ekranie mamy właśnie tabelkę z odbiorami poszczególnych frakcji, tak żeby to było bardziej czytelne. Dobrze. Czy no jeszcze... więc, panie przewodniczący, wydaje mi się, że to jest no, dosyć kontrowersyjne i niebezpieczne, bo tam są nawet zapisy, że raz na 3 tygodnie w niektórych miejscach miasta będą odbierane odpady mieszane. No to jest moim zdaniem za rzadko. Raz na 3 tygodnie przy zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane raz na 3 tygodnie. A mamy w harmonogramie raz na 2 tygodnie. Ustawa no właśnie o utrzymaniu czystości i porządku pozwala w okresie zimowym tak zwanym na odbiór odpadów tych pozostałych po segregacji w zabudowie jednodwurodzinnej nawet nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie nawet. W naszych harmonogramach jest to raz na 2 tygodnie. Nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Także nie naruszamy w ogóle zapisów ustawowych przede wszystkim. I w wielu kwestiach mamy zagęszczoną ten odbiór nie tego. No, opieramy się w tej chwili po kilka lat pracy na tych harmonogramach, one są doszczegółowiane i to nam funkcjonuje w miarę dobrze. I dalej chcemy to podtrzymać. Czyli dziękuję. Ja rozumiem, że raz na te 2 tygodnie pozostanie odbiór w domach jednorodzinnych, w zabudowie jednorodzinnej raz na 2 tygodnie. Pomimo tego tak. Zapisu, bo rzeczywiście co Rady Polski podnosi, też uważam, że to jest za rzadko, raz na 3 tygodnie. Raz no na 2 tygodnie jest dobrze. Nie rzadziej niż, ale my pozostajemy przy tych, w tej chwili harmonogramie, który mamy. Uchwale będzie raz na 2 tygodnie, tak? W praktyce. W przetargu mamy wyznaczone wyraźnie, ale co praktyk? Odbieranie danej frakcji odpady pozostałe tak, po segregacji. Ten zapis, który jest, pozwala raz na 3 tygodnie w okresie od października do, nie przepraszam, od kwietnia do października. W pozostałym okresie czy raz Państwu na 2 tygodnie. Czy Państwu też powiemy tego, że każde zwiększenie ilości odbioru odpadów powoduje, będzie powodować zwiększenie kosztów. Przecież Państwo też to jest z tym związane. I dlatego mówię, w tej chwili to funkcjonuje nam w miarę dobrze. I czyli nie będziemy tego poprawiać, bo to funkcjonuje w miarę dobrze, jak pan kierownik się wyraża i uważamy, że raz na te 2 tygodnie pozostanie, jeśli chodzi o zmieszane w zabudowie jednorodzinnej. Tak, taka jest konkluzja, wydaje mi się, wypowiedzi pana kierownika. Bardzo proszę, jeszcze pan kierownik Duchnowski. Ja tylko... mógłbym tutaj apelować do mieszkańców, żeby przykładali się bardziej do segregacji, gdyż segregacja pozwala obniżyć trochę koszty związane już z zagospodarowaniem odpadów, gdyż każde poszczególne frakcje są nadawane są odpowiednie kody odpadu i są różne stawki na tak zwanej bramie, czyli w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami. Im więcej będzie segregowanych odpadów, a mniej frakcji po segregacji, czyli tak zwanych odpadów zmieszanych, koszty związane z utylizacją, zagospodarowaniem tych odpadów będą mniejsze. To też w jakiś sposób przekłada się na cenę, jaką się ustala za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańca. Dziękuję.
Dziękuję. Apel jest oczywiście bardzo słuszny. Jak będziemy segregować lepiej, będziemy płacić mniej, krótko mówiąc. Dobrze, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Pan Zbigniew Makarewicz, widzę. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko pytanie, niepokoi mnie i mieszkańców, którzy do mnie się zgłaszali. W zabudowie wielolokalowej wywóz metali, tworzyw sztucznych raz na dwa tygodnie, czy to jednak nie będzie za rzadko, tak jak wspomniał tutaj kolega radny Wawrzyn, że jednak w lokalach, w zabudowach wielolokalowych no, potrzeba będzie większych pojemników, no co najmniej dwukrotnie większych pojemników, żeby nie zrobić bałaganu i czy te lokale posiadają tyle miejsca, żeby zapewnić odbiór plastiku i metali, które moim zdaniem są w bardzo dużych ilościach właśnie na okres dwóch tygodni. Do tej pory było raz w tygodniu. Bardzo proszę o odpowiedź. W harmonogramie jest, że z zabudowy wielorodzinnej odbiór metali tworzyw sztucznych jest w dniu wtorek, czyli raz w tygodniu i to pozostaje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wątpliwość chyba rozwiana, tak, panie przewodniczący? Raz na tydzień. Znaczy w paragrafie czwartym jest napisane odbiór nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Ja tak bynajmniej czytam tutaj w naszej uchwale. Więc nie wiem, skąd ta rozbieżność. Jeżeli mówimy, to jest raz na dwa tygodnie, a to mówimy, że raz na tydzień. Pan kierownik najpierw. Projekt uchwały mówi nam o częstotliwości wynikającej wprost z ustawy. My możemy, ogłaszając przetarg, te częstotliwości, tak jak Państwo mówią, nie możemy zrobić rzadziej niż to określone ustawowo. Możemy to jak najbardziej zagęścić. Tutaj zostało zagęszczone. Projekt uchwały mówi nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. My do przetargu, widząc jaka jest sytuacja, doświadczenie no już praktycznie roczne, bo we wrześniu ubiegłego roku wprowadziliśmy segregację na terenie gminy Dołdob. Widzimy, że taka potrzeba jest, że raz w tygodniu odbieramy te odpady tworzywa sztuczne i metale. Dziękuję. Czyli w dokumentacji przetargowej jest raz na tydzień plastik w zabudowie wielorodzinnej, tak, panie kierowniku? W zabudowie wielorodzinnej mamy te raz na tydzień, tak jak do tej pory. Tak, tak. Dobrze, dziękuję. Jeszcze spytam, jeszcze spytam pana Makarewicza, czy jest usatysfakcjonowany odpowiedzią? Czy jeżeli w zapytaniu przetargowym jest raz na tydzień, no to jak najbardziej. No, pamiętajmy Państwo, że w uchwale uchwalamy dzisiaj, że to będzie raz w tygodniu, że uchwalamy, że to będzie raz na dwa tygodnie, więc tak naprawdę w przyszłości minimum. Też mogę powiedzieć nam, że to Państwo uchwaliliście, że to raz na dwa tygodnie i teraz będziemy to zmieniać. Dobrze, ale jeszcze dziękuję bardzo. Jeszcze przed panem Dobowski zgłaszał się do głosu pan radny Wawrzyn. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeszcze raz musimy być świadomi, że dajemy pracownikom i panu burmistrzowi upoważnienie, że w każdej chwili może wprowadzić o tym, co mówi pan Makarewicz, czyli raz na dwa tygodnie, bo takie umocowanie prawa miejscowego dajemy, żebyśmy byli świadomi. Jeśli nie będzie wygodny przetarg, czy też przetarg wyjdzie droższy, wtedy zwiększa się, rzadziej się wywozi śmiecie i wychodzi się na swoim, czyli jest wszystko ok. Ale mieszkańcy mają wtedy problem. Dajemy umocowanie prawne dla organu wykonawczego, czyli burmistrza i pracownikom do wprowadzenia tych zmian rzadszych. I musimy mieć świadomość. Proszę bardzo. Pan kierownik, odpowiedź. Ja jeszcze raz tylko przypomnę, że za koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów ponoszą wszyscy mieszkańcy. Także tutaj dbamy o mieszkańców. Jeżeli są głosy, że w przetargu wyjdzie zbyt duże koszty, no to będą tego albo zmniejszamy, konsultujemy sprawę z mieszkańcami, zmniejszamy, powiedzmy na przykład, przykładowo podać częstotliwość, robimy kolejny przetarg i być może te koszty się zmniejszą. Albo wychodzi z przetargu są koszty i być może zajdzie konieczność zwiększenia odpłatności
przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Pan radny Tobolski. Ja dwie kwestie jeszcze poruszę. Po pierwsze, chciałbym przypomnieć, że jesteśmy miejscowością uzdrowiskową i to jednak nakłada na nas pewne obowiązki, jakby większe obostrzenia w tym zakresie, żebyśmy byli czystym miastem. No, a to jest pierwsza sprawa, a ja nie wiem, jak będzie. Mam duże wątpliwości, ale druga kwestia to jeszcze taka, zapytam pana kierownika, czy jeżeli teraz przystąpimy do przetargu, to dopiero za rok możemy zmienić te ewentualnie progi, te terminy i częstotliwość wywozu, czy możemy w trakcie roku ewentualnie negocjować, czy zmienić uchwałą jakąś, że zwiększamy częstotliwość odbioru? Dziękuję. Dziękuję, pan kierownik. Będziecie mogli państwo i w trakcie roku podjąć taką uchwałę, że to, co wynika z harmonogramu, które przedstawiłem, że jeżeli się okaże, że to jest za mało, żeby to zwiększyć, i wtedy trzeba będzie negocjować umowę z odbierającymi odpady. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś może są pytania, może wnioski? Temat chyba został wyczerpany. Dlatego poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy jednym przeciwnym i 2 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt z tego zakresu dotyczy zmiany uchwały w sprawie, przepraszam, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Pan kierownik, bardzo proszę. Ten projekt uchwały jest konsekwencją wcześniejszej uchwały, którą państwo pozytywnie przegłosowaliście. Również był omawiany na komisjach. Proszę o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Krótka charakterystyka, panie kierowniku, tego projektu. Znaczy, projekt tej uchwały określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tutaj w projekcie tej uchwały mamy określone kolorystykę worków czy pojemników. Że papier, no to mamy worek lub pojemnik koloru niebieskiego lub z napisem papier, szkło, worek lub pojemnik koloru zielonego z napisem szkło, metale i tworzywa sztuczne, worek lub pojemnik koloru żółtego z napisem metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, worek lub pojemnik koloru brązowego z napisem bio, popiół paleniskowy, worek lub pojemnik oznaczony napisem popiół, zmieszane, niesegregowane, czyli te pozostałości po segregacji, czyli tak zwane zmieszane worki lub pojemniki koloru czarnego. W tym projekcie uchwały również mamy zapisy, że każdy mieszkaniec gminy Gołdap może bezpłatnie przekazać do stacji przeładunkowej wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Kośmidry odpady takie jak przeterminowane leki i chemikalia, z tym, że wspomnę, że przeterminowane leki również można wrzucać do pojemników w aptekę, gdzie też gmina odbiera te leki przeterminowane. Zużyte baterie, akumulatory można zawieźć do Kośmidr. Również są zużyte baterie, szczególnie są wystawione pojemniki zarówno w Urzędzie Miejskim, w Starostwie, z tego co wiem, także też tam można ewentualnie baterie, ale można te odpady
również zawieźć samemu do Kośmit, tak samo zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, meble, inne odpady wielkogabarytowe, jeżeli komuś nie pasuje, w danym dniu jest ta wystawka, a chce wcześniej się pozbyć tych gabarytów, to może zawieźć sam na stację w Kośmidrach przeładunkową i wtedy jest to, nie ponosi z tego tytułu kosztów. Tak samo odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony od samochodów osobowych, odpady i tekstylia i odzież. Dobrze, dziękuję. To bardzo. Najistotniejsze rzeczy z tego projektu uchwały. Dziękuję. Wszystkie komisje zaopiniowały ten projekt. Komisja do spraw budżetu 3 głosy za, 2 wstrzymujące się. Do spraw zdrowia 3 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Do spraw oświaty 3 za, 1 wstrzymujący się. Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich 3 za, przy jednym głosie przeciwnym. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nikt się nie zgłasza, dlatego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, odwłaszczenia nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt związany jest z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. Mianowicie do Biura Rady w dniu 31 sierpnia wpłynęło pismo pani radnej Moniki Wałejko z prośbą o zaakceptowanie jej rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków, Petycji i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi. Dlatego został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi, który powoduje to, że przychylamy się do prośby. W zasadzie to jest uchwała deklaratoryjna, skoro radny nie widzi możliwości pracy w komisji, to wydaje mi się, że musimy się przychylić do tej kwestii. W zasadzie pani Wałejko powiedziała na ten temat o swojej rezygnacji na ostatniej sesji 31 sierpnia, dlatego chyba nie będę już jej pytał o powód. Powód został podany w piśmie. Głównie motywuje pani radna tym, iż jest studentem kierunku zarządzania w administracji i w związku z tym nie może pogodzić tej nauki z pracą obecnie w 3 komisjach, pozostanie w 2. Nie wiem, czy pani radna jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie, czy nie. Jeśli nie, to poddam pod głosowanie projekty uchwały. Panie przewodniczący, jeśli można, to ja w tym zakresie również chciałbym. Ja wiem pewnie, co pan chce powiedzieć, ale to następny punkt, bo też jest o tym samym tytule uchwała odnośnie wakatu. Dobrze? To kolejny podpunkt. Najpierw musimy wykreślić, że tak powiem, czy przychylić się do wniosku pani radnej Wałejko. Czyli dobrze, nikt nie chce zabrać głosu w tej sprawie, dlatego poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi. Treść merytoryczna tego projektu brzmi mniej więcej tak, że w pracach będą uczestniczyć 3 osoby, pan Makarewicz, pan Januszkiewicz i pan Marian Chmielewski. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy jednym przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się. Przeciwny był pan przewodniczący Makarewicz, czyli mniej zadowolony z tego, że pani Wołajko opuściła szeregi komisji. Kolejny projekt jest związany z pierwszym. Ma tą samą nazwę, zmieniający uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji. W tym momencie przy składzie osobowym, czteroosobowym pojawił się wakat. W tej komisji chciałby pracować, jak mówił zresztą wcześniej pan radny Andrzej Tobolski. Ja spytam dla porządku, czy podtrzymuje pan chęć pracy w tej komisji? Jak najbardziej, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Spytam innych państwa radnych, czy ktoś chciałby pracować w tej komisji lub czy ktoś z państwa radnych chce zgłosić inną osobę do pracy w tej komisji. Pan Makarewicz, bardzo proszę. Znaczy ja jeszcze chciałem do poprzedniego punktu, chciałem podziękować dla pani Moniki za dotychczasową współpracę, dobrą współpracę i stąd mój głos przeciwny w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma innych kandydatur, dlatego proponuję, żeby w punkcie czwartym wpisać nazwisko pana radnego Andrzeja Tobolskiego i wówczas ta uchwała będzie poddana pod głosowanie. Czyli oprócz trzech nazwisk, o których mówiłem wcześniej, pojawia się nazwisko czwarte pana radnego Andrzeja Tobolskiego. Wówczas przegłosowanie tej uchwały spowoduje, że pan Tobolski będzie mógł być członkiem tej komisji. Dlatego pod głosowanie poddaję projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi. Kto jest za przyjęciem w tej wersji tego projektu, bardzo proszę o przegłosowanie za. Kto jest przeciw, to oczywiście przeciw. Można oczywiście też się wstrzymać od głosu. Dziękuję bardzo. Projekt nie uzyskał akceptacji, gdyż za głosowało 5 radnych, przeciw było 7, jeden głos wstrzymał się od głosu, czyli uchwała nie została, krótko mówiąc, przyjęta. Punkt 8. Interpelacje radnych. Bardzo proszę. Przypominam, że interpelacje można składać nie tylko na sesji, ale w każdym momencie, podobnie jak i zapytania. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Nuszkiewicz. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, ja mam interpelację. Ta interpelacja jest w imieniu moim i pana radnego Zbigniewa Mielskiego. Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji budowa zakładu przyrodoleczniczego w Gołdapi. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego. Gmina Gołdap od roku 2017 realizuje inwestycje budowa zakładu przyrodoleczniczego Gołdapi. Rozpoczynając inwestycje, czas jej całkowitego zakończenia był określony na kwiecień 2021 roku. Od czerwca 2020 roku inwestycja jest wstrzymana, co budzi uzasadnione obawy o jej dalszą realizację, a także dodatkowe koszty z tym związane. Biorąc pod uwagę, iż minęło ponad 4 miesiące od przedstawienia przez burmistrza Gołdapi szerszych informacji na temat tej inwestycji, prosimy o rzetelną odpowiedź na poniższe pytania. I tak, pierwsze pytanie. Jakie koszty i na co zostały poniesione w związku z wprowadzeniem bądź wznowieniem, o czym może nie wiemy, wyżej wymienionej inwestycji od dnia 1 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku? Drugie pytanie, czy zostały zlecone nowe opracowania, analizy, ekspertyzy dotyczące wyżej wymienionej inwestycji? Jeśli tak, to jakie i jaki jest ich koszt?
Trzecie pytanie, jakie są koszty związane z zewnętrzną obsługą prawną inwestycji? Prosimy o zestawienie kosztów od początku realizacji inwestycji do dnia 30 września 2021 roku. Jakie koszty całkowite, mówię tutaj o kwotach brutto, związane z zabezpieczeniem placu budowy zakładu przyrodoleczniczego zostały poniesione do 30 września 2021 roku? Jakie są przewidywane koszty z tym związane do końca roku? Piąte pytanie, z jakich źródeł pochodzą wszystkie wydatki związane z inwestycją, które nie były zapisane w umowie z wykonawcą zakładu przyrodoleczniczego? Szóste, czy w okresie od 1 czerwca do 30 września bieżącego roku była prowadzona korespondencja z Urzędem Marszałkowskim dotycząca realizacji inwestycji? Jeśli tak, prosimy o kopię pism wychodzących i przychodzących w tej sprawie. Siódme, czy Urząd Miejski w Gołdapi przygotował analizy wariantów zakończenia inwestycji wraz z ich kosztami? Jeśli tak, prosimy o ich przedstawienie. Jeśli nie, kiedy możemy spodziewać się takich analiz? Ósme pytanie, prosimy o przedłożenie analizy zakończenia inwestycji w następujących wariantach. Warianty są podzielone na A, B, C. Wariant A, dokończenie budowy, koszt całkowity i czas wykonania. I ten wariant jest rozbity na podpunkt A i B. Podpunkt A, przy założeniu, że Urząd Marszałkowski nie wypowie umowy o dofinansowanie. Podpunkt B, przy założeniu wypowiedzenia przez Urząd Marszałkowski umowy o dofinansowanie inwestycji. Wariant B, znalezienia inwestora zewnętrznego w sytuacji, kiedy Urząd Marszałkowski wypowie umowę i odsprzedanie niedokończonej inwestycji. W tym wariancie prosimy podać szacowaną cenę sprzedaży. I wariant C, może Urząd Miejski ma jakieś rozwiązania, które nam nie przyszły do głowy, więc prosimy o ich przedstawienie w sposób szczegółowy. I punkt dziewiąty, prosimy o przedstawienie kalkulacji zbiorczej, który wariant będzie najmniej obciążający budżet gminy. Jakiej wielkości będą to obciążenia w skali brutto? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę przekazać do Biura Rady tę interpelację, pani radna. Przekażemy ją panu burmistrzowi. Oczywiście przekażę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie interpelacji? W związku z tym, że chyba nie, bo nie widzę, nie słyszę, przechodzimy do punktu dziewiątego, zapytania radnych. Również podobnie jak interpelacje, zapytania składamy na piśmie. Przewodniczący przekazuje je burmistrzowi. Burmistrz jest zobowiązany w ciągu 2 tygodni odpowiedzieć. Bardzo proszę, pan przewodniczący Marian Mioduszewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam zapytanie w takiej oto sprawie. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie. Wszyscy mówimy o koronawirusie, a zapominamy, że sezon grypowy mamy co roku dla osób w wieku 65+ w gminie Gołdap. Ja przedstawię państwu krótki stan faktyczny. Rada Miejska 14 sierpnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu profilaktyki zdrowotnej pod nazwą Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Grypie Osób w Wieku 65+ w gminie Gołdap w latach 2019-2022. Program ten dotyczy osób, o których wspomniałem, mieszkańców gminy Gołdap zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy, którzy nie mają przeciwwskazań do szczepienia, no i wyrażą zgodę na takie szczepienie. W tej uchwale jest podane są źródła finansowania i kwota, a więc co roku po 17 010 zł, więc program jest czteroletni, więc wychodzi to 68 040 zł. Dotyczy to około 380 osób w wieku 65+ może być zaszczepionych. Oczywiście wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gołdapi. I teraz jakie mam pytania do pana burmistrza. Jak jest monitorowany wyżej wymieniony program, czyli te szczepienia? I pytanie pierwsze.
jak wyglądała i wygląda akcja informacyjna. Czy ludzie ci, którzy potencjalni, ci, którzy mogą otrzymać te szczepionki, mogą dowiedzieć się o tym, gdzie, kiedy i gdzie mają być zaszczepieni? To chodzi mi o akcję informacyjną. Pytanie drugie. Ile osób zaszczepiło się w latach, właściwie zostało zaszczepionych przeciwko grypie w roku 2019, a ile w roku 2020? I pytanie trzecie, no jakby najbardziej istotne. I co jest ze szczepieniami w roku bieżącym, 2021? Bo czas ku temu odpowiedni, żeby nie powiedzieć, no chyba najwyższy, ponieważ myślę, że ta grypa zaczyna się jakby wrzesień, październik, listopad jest najlepszy czas do szczepienia. Poza tym no nie będę tu mówił, że 2-3 tygodnie potrzebne po szczepionce na wytworzenie jeszcze przeciwciał. Więc mam właśnie takie te trzy pytania do pana burmistrza. Na piśmie złożę jutro w biurze rady. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, dziękuję bardzo. W celu dopowiedzenia to chciałem poinformować państwa, że dla osób po 75 roku życia tego typu szczepionki są darmowe. Kwestia jest wystawienia jedynie recepty przez lekarza rodzinnego i odbiór takiej szczepionki za darmo w aptece pod warunkiem, że apteka posiada. Nie wiem, jak z dostępnością tych szczepionek wygląda. Wiem, że 2 tygodnie temu ich, że tak powiem, nie było albo były bardzo niewielkiej ilości. To tak dla odciążenia programu gminnego. Powyżej 75 roku życia finansuje to rząd. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zapytania ze strony państwa radnych? Dziękuję bardzo. Chyba nie ma. Punkt 10. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Czy ktoś z pań, panów sołtysów lub przewodniczących zarządu osiedli chciałby zabrać głos na dzisiejszej sesji? Też nie ma. Punkt 11. Wolne wnioski. Zgodnie z obietnicą oddaję głos panu Andrzejowi Tobolskiemu, radnemu. Myślę, że właśnie sprawa dotyczyła szpitala. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. A mogę wcześniej jeszcze 2 wnioski złożyć? Oczywiście. Dobrze. Dziękuję bardzo. Otóż wniosek pierwszy. Ja odczytam, ponieważ nie jestem autorem tego, tylko po prostu relacjonuję i przekazuję na ręce Rady Miejskiej pana burmistrza następujący wniosek. Wnioskodawcą są mieszkańcy ulicy Bocznej w Gołdapi. Odbiorcą niniejszego wniosku burmistrz Gołdapi Tomasz Lutą. My mieszkańcy ulicy Bocznej w Gołdapi składamy wniosek do budżetu gminy Gołdap na rok 2022 o modernizację naszej ulicy. W 2018 roku, dokładnie w styczniu, Urząd Miejski w Gołdapi sporządził niezbędną dokumentację techniczną dla tej inwestycji. Gmina wykopiła również działki pod pas drogowy. Aktualnie na naszej ulicy powstało osiedle domów jednorodzinnych i cały czas budują się kolejne domy. Szutrowa nawierzchnia spowoduje ogromne zapylenie, kurz w naszych domach, co uniemożliwia otwieranie okien. Przez obecną nawierzchnię niszczone są nasze elewacje oraz samochody. My, jak również nasze dzieci, narażeni jesteśmy na wdychanie tego kurzu i pyłu, którego latem jest bardzo dużo. Ulica Boczna, głównie na odcinku od OHP do ogródków działkowych, jest długa i prosta. W tym miejscu wszelkiego rodzaju pojazdy rozwijają często dużą prędkość, co podnosi jeszcze dodatkowo kurz. Kolejna bardzo ważna sprawa to brak oświetlenia. Ale rozumiemy, że jeżeli w przypadku, gdy dojdzie do realizacji tej inwestycji, to również wchodzi w grę oświetlenie. Nasze dzieci spotykają się ze swoimi rówieśnikami, jak również uczęszczają na dodatkowe zajęcia jesienią czy zimą. Szybko robi się ciemno i niebezpiecznie. Ulica Boczna jest uczęszczana nie tylko przez nas mieszkańców, ale również przez właścicieli ogródków działkowych, którzy tam mają swoje siedziby. Dodatkowo część osób skraca sobie drogę i robi dojazd z Gołdapi w tym miejscu.
Prosimy więc pamiętać, że ulica Boczna jest w tej chwili najszybciej rozwijającym się miejscem w Gołdapi, jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniową. Aby to miejsce mogło się dalej rozwijać, niezbędna jest infrastruktura techniczna, której tutaj brakuje. Dzięki rozwojowi tak naprawdę do gminy Gołdap wpływają coraz większe podatki. My mieszkańcy oraz nasze rodziny liczymy, że burmistrz oraz Rada Miejska nasz wniosek poprze w całości. Jednocześnie wycofujemy petycję złożoną do Rady Miejskiej, zastępując ją tym wnioskiem. Wszystkie pytania czy korespondencje prosimy kierować do naszego przedstawiciela, mieszkańca, a pana Andrzeja Dołęgi, ulica Boczna 50. Ja to w oryginale złożę na ręce pana przewodniczącego. To jest sprawa pierwsza. Dziękuję. Jeśli można, panie radny, odnośnie tej ulicy wniosek, czy już został złożony, może tu państwo z urzędu poinformują, czy będzie złożony do Nowego Ładu. Jak dobrze pamiętam, odnośnie ulicy Bocznej i Oleckiej jest złożony już nawet. Jest. Ale tak? To jeszcze tutaj jakby dodatkowo taka informacja. My o tym pamiętamy, o tej ulicy się mówisz od paru lat, a teraz pojawiła się możliwość, dlatego jest ulica długa, kosztowna, stąd miejmy nadzieję, że to się uda zrealizować. Dobrze, teraz kolejny wniosek, dwa kolejne wnioski, które chciałbym złożyć, a na końcu podejmę temat, o którym mówiłem na wstępie. Otóż składam wniosek do gminy, do burmistrza, o wznowienie egzekucji komorniczych, ponieważ z tego, co się zorientowałem, to gmina Gołdap posiada tam nawet niemalże kilka milionów złotych do odzyskania. Wiele lat już na przykład nie była podejmowana egzekucja komornicza z nieruchomości na ulicy Warszawskiej po dawnym PBR-u. Byłem w kancelarii komorniczej, dowiedziałem się, że faktycznie głównym beneficjentem i ewentualnie tym, który odzyska pieniądze, jest gmina Gołdap z tytułu podatków od nieruchomości. Więc ten wniosek wydaje mi się zasadny. I po pozostałych również nieruchomościach, gdzie gmina Gołdap ma do zyskania, z tego co słyszałem i wiem, wynika to z dokumentacji około 4 milionów złotych, to znaczy, że trzeba się zastanowić, czy nie należy odświeżyć i ponowić tytuły egzekucyjne i wystarczy złożyć wniosek, a już komornik zajmie się tym, ponieważ wierzyciel, czyli gmina, ma tutaj decydujące, zwykły obywatel, decydujące słowo i zdanie. Zwykły obywatel czy jakikolwiek inny mieszkaniec poza wierzycielem nie może takiego wniosku złożyć. I kolejny wniosek, składam wniosek imienny do pana burmistrza Luto, do pani zastępcy Łabanowskiej, do pani Białe-Kolos, do pani sekretarz Rewinis, żeby zwrócili te kilkadziesiąt tysięcy złotych, które zostało wydatkowane z kieszeni podatników na szkolenie do rad nadzorczych. Przypominam tylko, że to szkolenie, które zostało w 100% sfinansowane przez podatników, nie polepszyło waszych kwalifikacji na stanowiskach, które pełnicie w Urzędzie Miejskim. Także po raz drugi i po raz, mam nadzieję, już ostatni składam taki wniosek. Ponieważ zarabiacie bardzo, bardzo dobrze, zarabiacie po kilkanaście tysięcy miesięcznie, a już tak prostując to dokładnie pani sekretarz Rewinis z tytułu wynagrodzenia 170 170 zł za rok 2020 otrzymała. Z samego wynagrodzenia, więc wydaje mi się, że stać panią na to, żeby sobie sama zapłacić za takie szkolenia. I proszę państwa, teraz może zajmę się tym wnioskiem, o którym na wstępie już wspomniałem. Proszę państwa, muszę to powiedzieć, to nie jest przedmiot, którym chciałbym się pochwalić, że byłem jako jedyny dotychczas inicjatorem, ale taka jest prawda, takie są fakty. Otóż proszę państwa, w 2015 roku, rok po objęciu stanowiska przez pana burmistrza Tomasza Luto, złożyłem pierwszy taki wniosek, żeby gmina zastanowiła się nad możliwością wykupienia chociaż części udziałów w spółce Gold Medica. W tym czasie, nawet dzisiaj, pan burmistrz oświadczył, przypominam, że gmina dla powiatu przekazała w różnej formie, a to na drogę, a to na ulicę, a to na jakiś sprzęt, a to na samochody, kilka milionów złotych. Więc
wydaje mi się, że w takiej sytuacji, skoro przekazujemy pieniądze dla powiatu, to powinniśmy zadbać o swoje interesy, czyli o interesy podatników. I powinniśmy zwrócić się już dawno o to, żeby powiat jako właściciel spółki Gold Medica wycenił udział dany swojej spółki. Wtedy byśmy wiedzieli, no, na czym stoimy. Wartość księgowa wynikająca z zapisów w KRS-ie, jak otrzymałem informację w trybie ustawowym, wynosi około 2 milionów. Wiadomo, że budynek został zmodernizowany, są tam grunty, jest robiony parking, szpital i obiekty zostały wyposażone w nowe łóżka, w nowy sprzęt i tak dalej. Nieskromnie powiem, że również kilkanaście tysięcy zainwestowałem w ten szpital ja osobiście, imiennie i przez wiele ostatnich lat. Także jest mi miło, że ten temat powraca, ale z drugiej strony nie w takim kontekście. Wydawało mi się, że już dawno gmina i powiat powinni się w tym zakresie dogadać i robić coś dla dobra wspólnego, tym bardziej, że większość pacjentów w szpitalach czy wodnooddziałach to jest z miasta, które liczy, z gminy, która liczy blisko 20 tysięcy mieszkańców. Także mówienie, że to jest własność powiatowa, jest po prostu takim śmiesznym trochę wybiegiem, bo tak naprawdę to większość stanowimy my. I proszę Państwa, ponowiłem wniosek w 2018 roku podczas kampanii wyborczej. Mam kilkadziesiąt ulotek jeszcze zostało mi, mogę Państwu pokazać. Ratujmy szpital, nazywała się ta ulotka, gdzie bardzo wyraźnie wskazałem metody i sposoby przejęcia tych udziałów. I rok temu, kiedy były wybory uzupełniające, powieliłem ten sam pomysł, żeby gmina bardzo szybko przystąpiła i wyraziła wolę. 10 miesięcy temu, proszę Państwa, zorganizowałem wspólne spotkanie tu na tej sali. Zaprosiłem wszystkich radnych powiatowych, wszystkich radnych miejskich, pana burmistrza i wielu innych ludzi. Z radnych Rady Miejskiej nie przyszła ani jedna osoba. Z radnych powiatowych przyszły 3 osoby. Nie będę wymieniał nazwisk tych ludzi. Po prostu było mi bardzo przykro. Tylko dlatego niektórzy mówią, że to ja organizowałem. A ja bym powiedział tak, żeby takie spotkanie i taką inicjatywę przedstawiła nawet pan Hołdyński czy inny radny, to ja po prostu bym przyszedł, bo mi chodzi o dobro wspólne, a nie o jakieś prywatne zwycięstwo czy pokazanie, że mam jakieś pomysły. Ja te pomysły mam wiele lat, 6 już dokładnie. Ale z drugiej strony przypominam również, żeby tytułem już zakończenia tego wątku, że w 2014 roku to pan burmistrz, czy wcześniejszy jeszcze kandydat na burmistrza, w swojej ulotce, którą mam oryginalnie, napisał, że na pewno zorganizuje i doprowadzi do tego, że będą przychodnie specjalistyczne w Gołdapi. Rok później w Radiu 5 przedstawił niemalże propozycję i informację, że szpital praktycznie już jest prawie że w budowie. Niestety, proszę Państwa, ostatnie nawet 2 lata, kiedy są konflikty między burmistrzem a starostą, dochodzi do tego, że nawet burmistrz nie umarza podatków od nieruchomości, choć spółka i powiat znajdują się w sytuacji bardzo, bardzo złej. No, w kontekście umorzenia podatków dla bardzo bogatych ludzi, dla pana Galińskiego i dla innych, to wygląda trochę śmiesznie i bardzo po prostu nie na miejscu. W mojej ocenie oczywiście, być może wy macie Państwo inne zdanie. Dlatego w związku z tym, że pojawiło się pismo pani starosty, pani Marzanny Wardziejewskiej, wczoraj u niej byłem z lekarzami, z pielęgniarkami, rozmawialiśmy merytorycznie o tym, jak naprawić tą sytuację, to pani powiedziała właśnie, Marzanna, że już wystąpi z taką propozycją oficjalnie do radnych i do pana burmistrza, żebyśmy przejęli część udziałów tej spółki Gold Medica. Ja tylko oczywiście widzę tutaj pewien brak konkretów ze strony starostwa, ponieważ moim zdaniem zarząd właścicielski udziałowców powinien już jakby wyznaczyć cenę za udział, ile kosztuje jeden udział. Wtedy byśmy mieli jakby podstawy do tego, żeby rozmawiać merytorycznie na sesji Rady Miejskiej, rozmawiać z obywatelami, z mieszkańcami, bo to w ich imieniu działamy. No nie ma tego i myślę, że niebawem pani starosta powiedziała, że odbędzie się takie spotkanie i wtedy dokonają wspólnie z księgowością i z
panem prezesem wyceny tych udziałów i przedstawiał bardzo konkretne stanowisko, nad czym my powinniśmy się zastanowić i podjąć takie działania. Proszę Państwa, ja chciałbym, żebyśmy się dogadali w tej sprawie z powiatem ponad podziałami, że ja też mogę się z tego nawet wyłączyć, jeżeli komuś przeszkadzam, że to były moje pomysły, moja inicjatywa i wiele lat nad tym pracuję. Ja się mogę z tego wyłączyć, ale chodzi mi o to, o dobro wspólne, żeby nasze dzieci, nasze wnuki i wnuki dzieci naszych znajomych po prostu nie tułały się tutaj gdzieś w okolicy, po ościennych miastach. Tym bardziej, że powiem, że na przykład wczoraj oglądałem oddział dziecięcy, jestem po prostu zaszokowany. Mam też córkę nieletnią, 12-letnią, która sześciokrotnie już była, leżała w tym szpitalu, jeszcze w starym, w tym małym szpitaliku, czy w tym na górze tam. To były obskurne warunki. Teraz warunki są niemalże kosmiczne, jak na nasze miasto. I nie w interesie prywatnym, tylko w interesie wszystkich apeluję do was radnych, żebyście naprawdę przestali myśleć kategoriami, że jak pomysł Tobolskiego, to już trzeba go skasować i wyłączyć, tylko po prostu pomyślcie o swoich dzieciach, wnukach i o tym, że naprawdę to powinniśmy to zrobić. Wydajemy pieniądze na różne inne rzeczy. Być może teraz też jest sytuacja prawdopodobnie kryzysowa, dlatego poddałem pomysł dla pana burmistrza, żeby wznowił egzekucję. Jeżeli nieruchomość pani komornik sprzeda na przykład za 1,5 miliona złotych, czy tak kilka nieruchomości, no to z tego możemy uzyskać nawet 1 milion złotych prawdopodobnie. Ja nie wchodziłem w szczegóły, bo pani komornik nawet nie jest uprawniona, żeby mnie jako radnemu przedstawiać takie sytuacje, ale mówiła, że mamy setki tysięcy, jak nie miliony w nieruchomościach, na które są tytuły egzekucyjne i od dawna nie są wznawiane takie egzekucje. Kończąc, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że w tym zakresie akurat ochrony zdrowia i życia to nie powinno być żadnych podziałów. Moim zdaniem, jeżeli myślicie inaczej, jeżeli faktycznie złożycie, nawet jeżeli ktoś chce, żebym ja się z tego tematu wyłączył, to ja się mogę wyłączyć. Naprawdę nie zależy mi, żebym ja był inicjatorem takiego pomysłu, ale jak nikt tego nie robi przez 6 lat i tylko gadamy, a sytuacja jest dramatyczna, po prostu dramatyczna. Szpital dziecięcy generuje duże koszty, są niesnaski między prezesem i załogą. Jest to naprawdę bardzo niemiłe słuchać o takich sytuacjach, że wczoraj jak byłem nawet z wieloma pracownikami, z panem Stanisławem Luty rozmawiałem i z księgowością i z innymi ludźmi. Jeżeli nawet oskarża się pracowników szpitala, że oni sabotują, oni odrzucają, odpychają te dzieci, żeby tylko nic nie robić, po prostu jest mi przykro. Znając panią Hałas i te pielęgniarki, po prostu nie wierzę w to, że coś takiego w ogóle miało miejsce. A że był rok pandemiczny, że mniej rodziców wysyłało i oddawało dzieci, że dzieci siedziały w domu i mniej chorowały, to zupełnie inna sprawa. Teraz, na przednówku, kiedy zbliża się ten okres takich największych zachorowań przeziemień i różnych innych infekcji i płucnych i tych innych, jesień, zima i wczesna wiosna, chce się zamknąć i się proponuje zamknięcie oddziału, to jest po prostu nie do przyjęcia. Jeszcze chciałbym tylko już tytuł zupełnie na zakończenie powiedzieć, że tak jak kilka lat temu, dokładnie 3 lata temu byłem u dyrektora Zakrzewskiego, który jest dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia, który jak najbardziej jest za kontynuacją i również oddziału wewnętrznego, tak jak i oddziału dziecięcego, zna nasze problemy. Rozmawiałem z nim w piątek również, kilkanaście minut telefonicznie już, co prawda, bo wiadomo, że w sytuacji pandemicznej to pracy spotkania takie w cztery oczy, czy tam fizycznie są niedobrze widziane. Więc pan dyrektor potwierdził, że to nie jest zamknięcie oddziału. Jeszcze on nie dopuści, żeby tak szybko to się stało. I zrobi wszystko, ale również my, przede wszystkim my, radni, powiatowi i miejscy, musimy się zebrać, musimy porozmawiać, wypracować wspólne stanowisko, zrobić taki okrągły stół ze wszystkimi stronami, czyli i z prezesurą i pana z Gold Medic, i z udziałowcami, z zarządem, z radnymi, z lekarzami, z pielęgniarkami, nawet z lekarzami pana Sztabińskiego, choć oni w tym nie partycypują formalnie. Proszę Państwa, tu chodzi, jeszcze raz powiem, o zdrowie i życie naszych dzieci i młodzieży. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie wolne wnioski? Bardzo proszę, pani przewodnicząca Syperek. Wysoka Rado, chciałam powiedzieć Państwu, że ja ze szpitalem gołdawskim jestem związana od 1973 roku. Wtedy przyjechałam do Gołdapi i cały czas jestem pracownikiem ochrony zdrowia. Bardzo mi leży na sercu, żeby w Gołdapi pracowały wszystkie oddziały, przynajmniej te cztery podstawowe. No niestety w ostatnim okresie doszło do tego, że kolejno brakuje nam tych oddziałów szpitalnych. Najpierw została zlikwidowana chirurgia, potem położnictwo i ginekologia, ostatnio oddział wewnętrzny, a teraz zagrożony jest oddział dziecięcy. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że wiele czynników się na to złożyło. To nie jest tak, że mówimy, że źle może się tym zajmuje organ założycielski, czyli tam powiat, no nie, a teraz właściciel spółki, że zbyt mało pieniędzy i może innej jeszcze pomocy dołożyła gmina, że może radni i mieszkańcy się tym za mało zajmujemy. Proszę Państwa, w ostatnim okresie najważniejszą rolę pełni ekonomia. I to jest jasne. Jeśli się coś nie finansuje, to upada. Jesteśmy małym powiatem. Mamy małą liczbę mieszkańców. Kiedy przyjechałam do Gołdapi, to rodziło się ponad 1000 dzieci w ciągu roku. Ale również zwracam uwagę na to, że wtedy obsługiwaliśmy również nieistniejący w szpital w Olecku, więc i częściowo powiat olecki, bo na pewno oni korzystali ze szpitala Zełku i Suwałk, a u nas tylko w części. W momencie, kiedy został wybudowany szpital w Olecku, liczba porodów tak diametralnie się zmniejszyła, że w ostatnim okresie to jedno dziecko rodziło się na półtora, na dwa dni. Więc proszę zwrócić uwagę, że to rocznie nawet nie było 200 dzieci, a pieniądz idzie za pacjentem. Nie znam wartości kontraktów zawartych między Narodowym Funduszem Zdrowia a panem prezesem Myśliwcem, ale co powiem o... Bo to oddział dziecięcy teraz jest zagrożony. Nie mówimy, że on będzie likwidowany. Może być zawieszony, bo na 6 miesięcy może być oddział zawieszony. Ale szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na to, że podaje prezes do publicznej wiadomości średnie obłożenie w oddziale dziecięcym 0,8 dziecka dziennie. Czyli nawet jedno dziecko nie leży dziennie. A liczba zatrudnionych, 13 pielęgniarek, powinno być 4 lekarzy, a nawet jeśli jest ich 2, to oni muszą mieć 24-godzinne dyżury. Informacje, którą podawał pan prezes, jest zapisane, że godzina dyżuru lekarza to 150 zł. Dyżury na pewno świąteczne są droższe. Tak podejrzewał, ale tu nie jestem pewna. Wynagrodzenia pielęgniarek wzrosły od 1 lipca kolejne. Poza tym personel naliczany jest na liczbę łóżek. Dobrze nie znam liczby łóżek, ale pielęgniarek zatrudnionych jest 13. Im wyższe wykształcenie ma pielęgniarka, tym wyższe jest wynagrodzenie. I tak bym powiedziała, że mała ilość dzieci kierowana do szpitali, bo pan, mój przedmówca powiedział, że jakby lekarze z przychodni są wyłączeni. Nie, to lekarze z przychodni
mają do siebie zapisano większość naszych dzieci, bo mamy wybranych lekarzy rodzinnych. I do nich idziemy nasze dzieci leczyć, więc to oni kierują do szpitala. Ale jak jest? Nie zawsze rodzic chce położyć dziecko do szpitala. Jest to w tym czasie przemysł farmaceutyczny jest bardzo dobrze rozbudowany i są dobre leki. Lekarz proponuje właściwy lek, trafia, dziecko zostaje w domu. W ciągu tygodnia dziecko wraca do zdrowia. Do szpitala nie trafiło. Zdarza się, że trafia dziecko do naszego szpitala, ale dziecko jest bardzo chore. Lekarz podejrzewa jakąś dodatkową chorobę. Trzeba wykonać pogłębioną diagnostykę. Leżał dzień czy dwa, trzeba go odwieźć do innego szpitala. I szanowni państwo, okazuje się, że liczba dzieci leczona w tym szpitalu nie wypracowuje kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem. Więc skąd pan prezes ma dołożyć? Oddział dziecięcy tak samo się zamknął, bo też pacjentów było mało. Lekarze zaczęli żądać coraz większych stawek za każdą godzinę pracy. Pana prezesa nie było stać na to, żeby zapewnił i zagwarantował im takie pensje, jakie sobie życzyli. Oni też poodchodzili, bo tam również w każdym miejscu tak jest. Czyli każda poradnia, która funkcjonuje w Gold Medice, powinna co miesiąc wypracować kontrakt. I ten kontrakt nie zawsze jest taki wysoki, żeby starczył na wynagrodzenie lekarza, który tam pracuje, pielęgniarkę, która tam jest, bo proszę państwa, to nie wszystko. My mówimy tylko o kosztach osobowych. A gdzie koszta stałe? Trzeba ogrzać, oświetlić, wysprzątać, ubezpieczyć. To też trzeba policzyć, bo część osób to tylko liczy. Każdy kontrakt jest do sprawdzenia. Możecie państwo wchodzić na stronę Narodowego Funduszu i każdego, i każda poradnia, wszystko jest dokładnie wypisane. I tak mi się wydaje, że w związku z tym, że kontrakty nie były wysokie, nie wystarczały na utrzymanie personelu, który jest potrzebny, żeby wykonać, żeby pracować w tej poradni. I w ten sposób nawarstwiały się co miesiąc długi, bo z Narodowego Funduszu pieniądze wpływały mniejsze, a potrzeby były większe. Wczoraj przeczytałam, że zadłużenie na dzień 30 ostatniego sierpnia to 980 tysięcy. Z tego oddział dziecięcy wygenerował 780. Ja całym sercem jestem za tym, żeby u nas były wszystkie oddziały. Oddział dziecięcy również. Ja mam wnuki małe. Kiedy one chorują, to ja będę, zachorują, to ja muszę do Olecka jechać. Ale powiem również państwu, że w tym roku, w sierpniu bodajże, gościł prezes Narodowego Funduszu u nas w szpitalu. I miałam okazję być przy tym. I pan prezes informował panią starostę i pana prezesa Myśliwca. Mówię o panu Andrzeju Zakrzewskim, że prawdopodobnie jeszcze do końca roku mogą wejść takie przepisy, które zlikwidują oddziały dziecięce w mniejszych miejscowościach. I nasz najbliższy oddział dziecięcy może znajdować się dopiero w Wełku. Myślę, że na dzień dzisiejszy, kiedy u nas, jeśli do tego dojdzie, bo może nie dojdzie, zostanie oddział dziecięcy zawieszony, to Olecko tylko ręce zatrze, bo nasze dzieci trafią do Olecka i oni swój kontrakt wypracują. Także w interesie wszystkich pracowników szpitala zatrudnionych w oddziale dziecięcy było zabiegać o te dzieci, żeby one trafiały do tego szpitala. Tak samo w oddziale wewnętrznym. No szanowni państwo, mimo że odeszłam na emeryturę i jak tu napisano na Gołdap Info, że odebrałam odeszłam na emeryturę, wzięłam odprawę, myślę, że przepisy prawa są takie, że każdy odchodzący na emeryturę tę odprawę
otrzymuje i ja ją też otrzymałam i dalej pracuję, ale w dalszym ciągu prowadzę zakład pielęgnacyjny i chciałam powiedzieć, że ja co miesiąc liczę, jeszcze miesiąc się nie kończy i ja liczę ze swoją panią pielęgniarką oddziałową, czy wypracowałam kontrakt. Ja muszę mieć, jak mam łóżek 40, to prawie 40 pacjentów. I jeżeli wczoraj jeden odszedł, dzisiaj przyjmuję następnego. Okazało się, że dzisiaj kolejny odszedł, bo wyjechał. Więc na czwartek mam następnego umówionego, bo ja tak pracuję. Ale gdybym się tym nie interesowała i nie zadzwoniła nigdzie, o nic nie zabiegała, nie liczyła tego, to proszę państwa, to samo by było. I powiem jeszcze tak, że w tym czasie, kiedy odeszłam na emeryturę, udało się zrobić jeszcze pewne rzeczy, ale o te rzeczy Gold Medica zabiegała od lat. Gold Medica cały czas chciała się połączyć z zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym, ale również tego samego zdania okazało się, że był pan dyrektor Andrzej Zakrzewski, bo kiedy pojechaliśmy w marcu ubiegłego roku do Narodowego Funduszu, to odezwał się do pana starosty takimi słowami, że już dawno do pana o tym mówiłem, że gdybyście się połączyli na jednym podwórku, to byłby to większy zakład. Ale no, mówił o łączeniu, ale te nasze budynki i nasze wyposażenie nie było jeszcze właściwe. W tym czasie udało się wyremontować te budynki, zakupić sprzęt. No, o tym sprzęcie zakupionym mówił dzisiaj i również pan burmistrz, bo tam był nasz udział w tym wszystkim. I wydaje mi się, że gmina pomagała na ile mogła, że no, nie jest to tak, że nic nas to nie obchodziło, ale niestety ekonomia jest właśnie taka i pokazała tutaj, no nie swoje pazury ostre, ale doszło jednak do tego połączenia Gold Medica z zakładem pielęgnacyjnym i jakby wartością dodaną do tego, jak powiedział pan dyrektor Zakrzewski, jest ten już otwarty, pracujący ośrodek rehabilitacji leczniczej dzienny. Na razie jest to umowa na 15 pacjentów na każdy turnus i dodatkowe 10 łóżek dla zakładu pielęgnacyjnego. Żeby zakład pielęgnacyjny mógł rozszerzyć swoją działalność, musiał się stamtąd wyprowadzić oddział dziecięcy, o czym mówił pan radny Tobolski. A oddział dziecięcy musiał być tak przygotowany, żeby spełniał warunki rozporządzenia, bo inaczej nie mógłby być przeniesiony. Więc oddział dziecięcy wyremontowano. Rozumiem, że warunki teraz są takie, jakie na XXI wiek powinny być w tym oddziale dziecięcym. Natomiast ja przez 20 lat oszczędzałam po to, żeby wyremontować pomieszczenia po byłym oddziale dziecięcym. Wszystko jest przygotowane. Poinformował mnie pan myśliwiec, że już dokonał zmiany w rejestrze wojewody na liczbę łóżek, bo mój umowa z Narodowym Funduszem będzie tylko powiększona. Także, szanowni państwo, wydaje mi się, że wszyscy wiedzieliśmy od zawsze, że pieniądz idzie za pacjentem. Pieniądz idzie za uczniem, teraz idzie za pacjentem. I o to należy dbać zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, bardzo proszę, ja ad vocem pani radnej Syperek. Otóż niestety zauważyłem, no, jakby potwierdzenie niektórych informacji, że pani na rękę byłoby, żeby ten oddział został zamknięty. Nawet widziałem tu, to nawet w słowach pani padały takie informacje, że to jest niedochodowe, że to generuje straty największe i tak dalej. Mówi pani jednocześnie oczywiście, że chciałaby, żeby ten oddział istniał. Ewidentnie widać tu konflikt interesów, proszę pani. Dlatego pani chyba wiarygodność niestety jest podważana przeze mnie, że jako osoby, chociaż która prowadzi wiele lat zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Pani radna, ja coś pani powiem. Żeby to dokonać no, obiektywnej oceny takiej sytuacji, to należałoby wziąć 2 lata przed pandemią, zobaczyć jaka była obsługa, obsada i jakie były koszty oddziału dziecięcego, a zakładu pielęgnacyjnego, który oczywiście był poza Gold Medicą. I teraz wiadomo, że przez ten ostatni rok było mało dzieci, powtarzam raz jeszcze.
ale w tej chwili wczoraj na przykład było 10 dzieci na 14 łóżek. W Olecku jest 13 łóżek i w Olecku nie ma łazienek. W Olecku jest w dużo gorszej, no, jeśli chodzi o komfortowe warunki sytuacji niż Gołdap. My mamy naprawdę bardzo dobre warunki. Dlatego ja uważam, że należałoby, tak jak powiedziałem na wstępie, dokonać bardzo poważnych analiz, ale na podstawie informacji spod prezesa spółki, jak było na przykład rok, dwa lata przed pandemią i jak wygląda to teraz. Teraz faktycznie ten rok jest kryzysowy. Także niestety przykro mi, że pani radna no, Syperek ewidentnie sugeruje, że jest za tym, żeby ten oddział zamknąć i żeby nie generował strat. No pani to powiedziała tak wyraźnie, że aż chyba wszyscy słyszeli. Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy Gołda będą wiedzieli, jak głosować przy najbliższych wyborach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No chyba wszyscy zrozumieliśmy troszeczkę inaczej, ale głos oddaje pani Syperek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja nie mam żadnego interesu w tym. Absolutnie. Ja mam umowę o pracę. Jutro pan prezes może mnie wypowiedzieć ją. I dlaczego miałabym... Ja tylko chciałam wytłumaczyć, w jaki sposób to się tak... Dlaczego to się tak dzieje? A to, że pan prezes może nam przygotować te analizy, przedstawić, bo to pewnie żaden problem. Ja nie jestem pewna, czy ich tam gdzieś w internecie byśmy nie znaleźli, czy tak jest. Nie było, ja z tym nie miałam nic wspólnego. Wtedy, kiedy byliśmy oddzielnie, ja dbałam o swoje, oni o swoje. Ale nie, powiem tak, że kłopoty oddziałów dziecięcych są w całej Polsce, bo dzieci rodzi się bardzo mało. I kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że do tej pory zmarło 200 tysięcy więcej ludzi niż urodziło się dzieci. I to będzie problemem. Nawet nie przekonało pana to, że i ten dyrektor Narodowego Funduszu też mówi, że jest to problem. W innych szpitalach oddziały dziecięce stały się tylko pod oddziałami przy jakimś oddziale. U nas się tego nie dało zrobić, a poza tym lekarzy nie mamy. Dlaczego? Należałoby się zastanowić też. Nie mamy lekarzy, nie mamy dzieci, nie mamy lekarzy. Część bań mazurskich na pewno leczy się w Giżycku. Ta część, która ma bliżej do Olecka, to do Olecka jedzie, do Suwałk dużo osób jedzie. No, a u nas jest to mniej. To prawda, że ten ostatni rok to był taki tragiczny. Wcześniej pewnie bywało lepiej, ale jeśli już, to też niedużo. Myślę, że zawsze oddział dziecięcy borykał się z kłopotami, tymi, że tych dzieci brakowało. Kiedyś, kiedy nie było to, rozliczane inaczej, jakoś to wszystko i było więcej tych oddziałów, to jeden zarabiał, drugi miał mniej i może to się tak bilansowało. A dzisiaj no niestety, ale proszę mi wierzyć, pan mówi to celowo, panie radny, żeby mieszkańcy zrozumieli tak, jak pan by sobie życzył. Ale jest to nieprawdą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan radny Ważyn. Szanowni państwo, myślę, że pani przewodnicząca Syperek bardzo dokładnie wyjaśniła jakby sytuację funkcjonowania naszego szpitala. Ja dodam więcej, że to nawarstwiało się przez lata i te problemy rosły przez lata. Nadmieniam, że gmina nie może udzielać dotacji lub też finansować bieżącej działalności. Gmina może jako podmiot samorządowy udzielić pomocy na urządzenia, infrastrukturę, inwestycje i tego rodzaju działania. I to robiła. I to robiła. A na cele bieżące, jakby konsumpcyjne, czyli wynagrodzenia, my nie możemy jakby finansować. Zgadza się, potwierdza to pani, bo ja wiem z przepisów, że tak to istnieje. Czyli jakby tego długu, który jest i wynika to z wynagrodzeń, no nie możemy spłacić za tutaj szpital lub też zarząd powiatu, bo prawo na to nie pozwala, po pierwsze. Po drugie, to ja uważam, że powinno się dla nas przedstawić, jeżeli mamy planowane spotkanie wspólne i wspólnie rozmawiać o szpitalu,
jakiś program restrukturyzacji. Program, w którym będzie zawarte informacja o specjalistach, czy są specjaliści zapewnieni, czy mamy podpisane z nimi umowę, bo jeśli by przyszło, że zwiększa się potencjał przykładowo osób, które chciałyby być w szpitalu w Gołdapi, to przede wszystkim każdy z nas jest świadomy i będzie pytał, czy tam jest fachowiec odpowiedni, które moje dziecko odpowiednio się zaopiekuje i da potencjał bezpieczeństwa szeroko pojętego. To jest ważne. A dzisiaj przy tym jakby potencjale, że nie mamy ani lekarzy w szpitalu tym podstawowym, chirurgii czy też wewnętrznym, ani też, tak szczerze mówiąc, w szerszym znaczeniu, nie mamy tak dużo tych lekarzy, żeby objąć, bo mówi pani o dwóch, a że powinno być czterech. Tak. No to czyli nie mamy na podstawowe działania, a co mówić, żeby rozszerzyć i działać to w szerokim pojęciu, to musimy porozmawiać trochę inaczej. Musimy porozmawiać, jakie widzi zarząd i powiatowy i zarząd, jakby dyrektor szpitala, czy też administracja rozwiązania, czy widzi, bo to przecież ma doświadczenie. My takiego doświadczenia bezpośrednio nie mamy, bo styczności nie mamy. Pani przewodnicząca Zosia ma, myślę, że doświadczenie i wie, o czym mówi odnośnie tych wszystkich spraw. Ja oczywiście dwoma rękami jestem za tym, żeby szpital w Gołdapi funkcjonował, żebyśmy mieli jak najbliżej tego potencjału zadbania o nasze zdrowie, o nasze życie i tak dalej. Ja bym mówił jeszcze więcej, żeby na przykład, jeśli jest możliwe, zmienić przykładowo działania, to żeby na przykład SOR powstał, czyli pierwsze okno ratunkowe, jakie by udzielało pomocy i żeby udzielić tej pierwszej pomocy i odwieźć przykładowo pacjenta do szpitala specjalistycznego, gdzie tam jest sprzęt, gdzie fachowcy, gdzie można szybko udzielić pomocy. Bo dzisiaj bez sprzętu, bez odpowiednich badań, no nie postawimy diagnozy na piękne oczy dla pacjenta. Musimy szereg wykonać badań, które potwierdzą to czy innego i podjąć wtedy odpowiednie działania. Czyli musimy trochę szerzej porozmawiać, nie mówić pod publikę, a pomówić gospodarczo i odpowiedzialnie za to, co chcemy zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Narodowy Fundusz nie zawrze umowy, jeśli którykolwiek z oddziałów nie spełnia tych warunków, o których też pan mówił, że nie ma obsady lekarskiej, że nie ma określonego sprzętu. Zawsze w warunkach szczegółowych, które się pojawiają, jest wypisane, że oddział wewnętrzny ma mieć to, 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 to. No, ale oczywiście sprzęt się zużywa, trzeba inwestować w nowy i przez cały czas, no nie wszystko to tak. Trzeba zarabiać, żeby inwestować. Tak, tak jest. Jak nie zarabiasz, no to nie będziesz inwestować. Tak. No, mówi się tylko, że jeżeli były to samodzielne, to non profit, no ale... No to jeśli nie zarabia, no to właśnie wpada w długi. No, musi się to bilansować. Nie, jeśli się zakład nie bilansuje, to sami państwo wiecie, jak jest trudno. Tak jak w gospodarstwie domowym, jak brakuje pieniędzy, no nie, to bierze się pożyczka, tu skąd, no to wtedy muszą nas wspomagać. Jest trudna może pani radna, skoro myślę, tak pani pan tak patrzy. Na razie jeszcze mówi pani Superek. Żadna decyzja ani o zamykaniu, jeszcze ani o zawieszaniu. Rozumiem, że jeszcze jest czas na rozmowy. Kilka dni musimy jeszcze poczekać i zobaczymy, jaką podejmie decyzję zarząd powiatu i prezes Gold Medica. Zapytam panią wprost, czy pani pobiera wynagrodzenie ze spółki Gold Medica? Proszę pana, ja tam jestem zatrudniona, ja tam pracuję. Rozumiem, ma pani emeryturę, tak? Odeszła na emeryturę, wzięła wyprawkę. Znaczy ja bym prosił, żeby nie dyskutować w ten sposób, bo nie pana, o to, nie po to tu jesteśmy. Czy ktoś chce jeszcze zabrać merytorycznie głos na temat szpitala? Bo wszystkich pan rozlicza za to, że pracują. Panie, to no pan i właśnie pracuje, tak wszystko się kończy. Emeryturze.
Dobrze, myślę, że na dziękuję tym... Dziękuję bardzo. Ja dziękuję również, ale tak być nie może, jak w tej chwili to się odbyło. Dobrze, jeszcze inne wolne wnioski ze strony państwa radnych. Bardzo proszę. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że 30 września kończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Każdy z nas zobowiązany jest do dokonania tego obowiązku. Można spisać się zarówno przez internet, infolinię, jak i w Urzędzie Miasta. Na pewno do wieczora urząd jest czynny, po godzinach po 15 również. Także, żeby apel poszedł naszych mieszkańców, bo za to niestety grożą kary dla tych, którzy nie dokonają tego bądź co bądź obywatelskiego obowiązku. Ponadto druga informacja, 2 października w sobotę Cross Gołdapski, cykliczna impreza. Pan dyrektor Oswieru zaprasza wszystkich radnych serdecznie na trasy biegowe. Myślę, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zamykam 42. sesję Rady Miejskiej w Gołdapi. Dziękuję.